One mówili, że powyżej granicy wyższa jest na wieczór. Zostali pochłonięci na kobietę naszej wiary na rabowie założyła rana obecną u stolicy. Dużo wiele w nich rzeka przyciska. Drogą wodną przetransportowaną językami do środka na ogromnej rozbudowy 4,5 tysiąca lat. Aby zrozumieć rolę w 4000 leciach kultury Egiptu, udając się na pustkę, gdzie żyła w wojnie z biorącym, pilnę z ziemicą zielonej pomóż przez nieprzyjazną pustkę. Luksorze na Ekwewa nie od zawsze organizuje życie mieszkańców. Ruch rzeczny jest intensywny. Egipt to wielki kraj, a limit w jego krańcach ma ponad 1200 milionów. Rzeka jest naturalnym łącznikiem między północą a południem. Pływają po niej liczne jednostki. Od skromnych chmur, ostatnie wycieczkowe z setkami turystów zainteresowanych zabiegami na przykładzie lotnisku w Luksorze. Pewien Staszek wywołuje sensację z nieprzerwaniem od stóp. To mityczny barowiec. Tak, słucham. Tak, słucham. Aha, rozumiem. No, już go wyciszam. Mam mieć wyciszony, tak? Okej, okay, już wyciszam. Dobrze.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam serdecznie. Także wszystkie nauki nie poszły Pana w las. Szybko sobie poradziłem. No jasne, czyli zgodnie z zasadą wyłączamy mikrofon, kamerę wyłączamy i będziemy słuchać i obserwować tylko prelegentów, prawda? Zapewne. To jak będę na podsłuchu, to wszystko będę wiedział. Jasne. Dzięki. A tam asi teď. No a tady řekl, že jestli chceš celou obrazovku nebo jenom tu kartu. Na tam jen to, když si vytkneš, když máš buď okno, anebo celou obrazovku a hledáš tam, že? To je sdílet, to ne, já potřebuji to. No, sdílet potřebuji. Okno. A máš něco tady u toho? Je tak. Já to zkouším. Jo, to musíš dát znovu. Kartu? Kartu, no. Ne, když si to bude, jo, buď okno, nebo celý. Když dáš celý ekran, tak no, klikni, bude. To můžeš zkusit tady. Jako celou obavu. Aha, ale vidíš, není nic dojde, jde jenom na všechno. Raz, dva. Už se zkouší. Já se taky vidíš, ale mám logiční. No. Za co mi ztratili? Tak to nebylo. Nie wybrać? Nie. Marťo, možná nám poradíš? What the... a čas ty tady vlastně sdělá? Daj ukončit sdílení pro jistotu. Čo to správně učit sdělat? Lebo vy jste podle mě nazdělali obrazovku a... Tady.
Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, z tej strony Andrzej Kurek, jeśli mogę. Poprosiłbym Państwa może o takie rzeczy natury technicznej. W momencie, kiedy będziecie Państwo referowali swoje wystąpienia, prosiłbym o to, aby wyłączyć mikrofony, żebyśmy nie mieli sprzężenia i żebyśmy mogli w miarę sprawnie naszą konferencję odbyć. Powiem też tak, że chciałbym niezwykle serdecznie powitać wszystkich uczestników naszej dzisiejszej konferencji, realizowanej w jakże niezwykle trudnym czasie. Z jednej strony w czasie tęsknoty powrotu do normalności, czasie symbolicznego, czasami powrotu z życia, powrotu do śmierci, do życia, choroby do zdrowia. Ale też tego czasu, z całą pewnością dokona przewartościowania nie tylko stylu, ale w wielu przypadkach i jakości życia. Czasu, w którym nieustannie ewaluują nasze poglądy, a tożsamość poddawana jest o ważnej próbie. Witając uczestników naszego dzisiejszego spotkania, naszej konferencji, chciałbym poprosić o jej otwarcie jego magnificencję rektora Wyższej Szkoły Zarządzania w Opolu, pana profesora doktora habilitowanego Mariana Buczmala. Jeśli pan profesor nas słyszy, jeśli pan profesor jest, to bardzo bym pana profesora prosił. Ja jeszcze przepraszam na sekundę, jako współmoderator tej pierwszej części, Bartosz Kuświk z tej strony, z Instytutu Śląskiego. Mam ogromną prośbę do pana profesora Jasińskiego, żeby wyłączyć mikrofon na tę chwilę, na czas dyskusji przy ustawianiu. Bardzo bym prosił. Dziękuję uprzejmie. Także teraz już z powrotem oddaję głos panu doktorowi Kurkowi. Ja jeszcze raz może powtórzę to, co powiedziałem. Jeśli jest obecny może z nami pan profesor Marian Buczmal, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, to bardzo bym pana rektora poprosił o otwarcie naszej konferencji. Widzę, że pan profesor jest. Witamy serdecznie pana profesora. Bardzo proszę o zabranie głosu. Otwieram konferencję na temat jakości i stylu życia oraz planów życiowych i tożsamości mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego po przyjęciu Polski i Czech do Unii Europejskiej. Konferencja, która dzisiaj się odbędzie, jest podsumowaniem realizowanego projektu w ramach funduszy mikroprojektów PRADIAT przez stronę czeską i polską. Serdecznie witam gości z Czech, przedstawicieli z Polski, no i wszystkich uczestników, którzy będą brali udział w dzisiejszej konferencji. Życzę owocnych obrad. Przy okazji chciałem podziękować wszystkim, którzy włożyli dużo pracy, czasu w tych trudnych czasach w realizację projektu. Mam nadzieję, że podsumowanie podczas dzisiejszej konferencji zrealizowanego projektu przyczyni się również do polepszenia naszej współpracy
i będzie również efektem działalności uczelni jako omówienie wniosków i propozycji. Żeby nie przedłużać, ja bardzo dziękuję. Proszę o dalsze prowadzenie dzisiejszej konferencji. Serdecznie dziękuję, panie profesorze. Ja może przedstawię jeszcze osobę, która będzie moderowała wraz ze mną konferencję. Jest to dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu, dr Bartosz Kusik. Myślę, że części, przynajmniej z państwa, jest osoba znana. I będziemy starali się z panem doktorem w miarę sprawnie przeprowadzić tą konferencję. Proszę państwa, tak organizacyjnie jeszcze powiem, ja no niestety będę miał taką niewdzięczną rolę, bo będę musiał także kontrolować czas. Myśmy na wystąpienie każdego z państwa przewidzieli 15 minut. Chcielibyśmy, abyśmy mogli tą konferencję przeprowadzić dosyć sprawnie, biorąc pod uwagę czas, biorąc pod uwagę przekaz. Mamy akurat dzisiaj piątek, no, różne inne zobowiązania być może są także w naszych rodzinach. Także będziemy bardzo mocno i konsekwentnie przestrzegali tych naszych postanowień ramowych, które związane są z czasem. Proszę państwa, pan rektor wspomniał o pograniczy. Wydaje się, że po 21 latach od pojawienia się marzeń o zjednoczeniu państw Europy Wschodniej, z państwami Europy Zachodniej, po 13 latach podłączeniu obu państw Polski i Czech do strefy Schengen, po 16 latach od przystąpienia Polski i Czech do Unii Europejskiej, przed mieszkańcami obu naszych krajów otworzyły się nowe możliwości. Nowe możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego i pojawiła się przy tym nowa dyskusja. Pojawiła się dyskusja o tym, jak ma wyglądać styl życia, jaka ma być jego jakość. Jak się wydaje, ta dyskusja zaczyna odżywiać się ponownie. Kiedyś, przystępując do Unii Europejskiej, zastanawialiśmy się, jakie miejsce w niej zajmiemy. Teraz słyszymy w ostatnich dniach, że to miejsce może być miejscem różnym. Myślę, że dla bezpieczeństwa każdego z nas, gdy przychodzi mierzyć się z tymi niewidzialnymi, nieprzewidywalnymi dla nas, dla naszego bezpieczeństwa różnorodnymi zagrożeniami, warto jest rozmawiać o tym, jaki jest styl życia, jego jakość, jak postrzegają te sprawy nasi przyjaciele z Czech, jak postrzegamy te sprawy my. Przy okazji chciałbym także naszym przyjaciołom Czechom złożyć z okazji święta, które miało miejsce 17 listopada w Czechach, wszystkiego dobrego. Życzyć, aby nasza współpraca trwała jak najdłużej, abyśmy po obu stronach już powiedzmy niewidzialnej granicy starali się współpracować jak najlepiej. Proszę państwa, te badania nie zostałyby nigdy przeprowadzone, gdyby nie, myślę, postać profesora Zenona Jasińskiego. To tak na dobrą sprawę, gdybyśmy popatrzyli na dorobek pana profesora, to wiemy o tym doskonale, że pan profesor od wielu, wielu lat prowadzi badania dotyczące kontaktów na pograniczu, czy to polskim, czy to czeskim, ale nie tylko, bo brał przecież udział na Uniwersytecie Opolskim, także w takim dużym projekcie dotyczącym poczucia tożsamości narodowej i planów życiowych mieszkańców pograniczy. Wówczas ten grant realizowali poza przedstawicielami Uniwersytetu Polskiego, przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Białymstoku, Uniwersytetu w Koszycach, Uniwersytetu w Ostrawie, Fakultetu Pedagogicznego Franciszka Karolowa i pan profesor Jasiński tym projektem właśnie kierował. I mogę powiedzieć, że chyba jest to powrót do korzeni. I w chwili obecnej przedmiotem naszej konferencji jest temat stylu jakości życia, planów życiowych, tożsamości mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego,
o przyjęciu Polski do Unii Europejskiej. Ten projekt był realizowany przez dwa zespoły. Po stronie polskiej realizowały ten projekt pani profesor Małgorzata Marcinkowska, dr Zenona Maria Nowak, panowie profesor dr habilitowany Zenon Jasiński, minister Mirosław Halowewicz, dr Sławomir Śliwek. Po stronie czeskiej projekt realizowała Krystyna Klikowa, Weronika Nalepowa, panowie dr Marcin Czernek, Martin Ludzin, Doris Nawrat. Owocem tej współpracy, poza dzisiejszą konferencją, będzie także publikacja. Publikacja, która z całą pewnością przyniesie dla literatury przedmiotu, dla naszych kontaktów, dla kształtowania się, przyjaźni, partnerstwa polsko-polskiego wiele dobrego i myślę, że będzie ona także stanowiła przyczynek do prowadzenia dalszych badań i dalszych rozważań. Na godzinę 13.10 mamy zaplanowane wystąpienie magistra Mirosława Chomilewicza. Ja powiedziałem, że ta cezura czasowa, która będzie obowiązywała każdego z nas, będzie przez nas bardzo mocno przestrzegana. Ona ma dotyczyć mnie, jest godzina 13.10. Zapraszam zatem pana Mirosława Chomilewicza, by przedstawił zagadnienie dotyczące potencjału kulturalnego, potencjału społeczno-kulturowego polskiego pogranicza na przykładzie dwóch powiatów znajdujących się na południu województwa polskiego, mianowicie powiatu łódzkiego i powiatu trudnickiego. Dzień dobry bardzo. Dziękuję uprzejmie za udzielenie głosu. Już przejdę od razu do prezentacji. Ten potencjał społeczno-kulturalny, który będziemy tutaj rozpatrywać, chciałbym, żebyśmy rozumieli zgodnie z definicją, taką jaką podaje słownik języka polskiego, że jest to, są to czyjeś właściwości, sprawność, wydajność czegoś, zwłaszcza na przykład kraju, czy tak jak w naszym przypadku danego regionu. W skład opisywanego terytorium wchodzi po stronie polskiej, wchodzą dwa powiaty, Nyski i Prudnicki, łącznie zajmują one 1796 km2, większy powiat Nyski to 2/3 naszego omawianego terenu. Obszar ten w zdecydowanej większości stanowią tereny rolnicze i leśne. Użytki rolne zajmują tutaj 3/4 powierzchni danego terenu. Według danych GUS na koniec 2019 roku na badanym terenie mieszkało 191 185 obywateli, w tym 51,5% stanowiły kobiety, a 48,5% to byli mężczyźni i to są wielkości takie, jak charakteryzują też ogół naszej populacji, ta proporcja jest taka sama. W latach 1995-2019 liczba mieszkańców tego terenu zmalała o 10,7%, to jest dosyć dużo. Co więcej, Główny Urząd Statystyczny w swoich prognozach podaje, że tendencja ta będzie się utrzymywała w następnych latach, i przewiduje się, że do końca 2050 roku na tym terenie będzie mieszkało 136 437 obywateli. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego 1/3 stanowią osoby w wieku nieprodukcyjnym. 17% to wiek przedprodukcyjny, 18% to wiek poprodukcyjny. I tutaj uwaga, że ta skala już w 2019 roku się troszeczkę przesunęła na ten wiek poprodukcyjny. No, myślę, że to jest też związane z obniżeniem wieku emerytalnego naszymi przepisami. Ponad połowa mieszkańców to osoby żyjące w małżeństwach. To przedstawione wcześniej zmieszanie się populacji danego terenu wiąże się też z migracją. Tutaj widzimy, że taka maksymalna liczba migracji
była w roku 2006 i to był też rok, w którym było najwięcej migracji zagranicznych, nie tylko wewnętrznych, ale też i zagranicznych, oczywiście tych odpływowych. W 2019 roku już troszeczkę ten wskaźnik migracji zmalał, natomiast jest on nadal ujemny. Cechą bardzo pozytywną tego regionu jest to, że jest rozbudowane zaplecze mieszkaniowe. Można zaobserwować nieustanny wzrost tej liczby na tym obszarze. Wraz ze wzrostem mieszkalnictwa rozwija się także infrastruktura cała sieciowa, czyli to, co jest związane z długością kanalizacji, wodociągów, przyłączami prądu czy gazu. Długość dróg na opisywanym obszarze od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2005 roku było to łącznie 5349,5 km dróg o nawierzchni gruntowej i twardej. W 2018 roku ta wielkość wzrosła o około 131 km. Ten brak rozbudowy dróg wskazuje, iż jest ona wystarczająca, natomiast bez wątpienia zmienia się jakość tychże dróg. I jak pokażę też później, największe środki finansowe pochodzące na przykład z funduszy europejskich były właśnie przełożone na jakość remont dróg. I to jeszcze jedna ciekawostka, istotnym elementem tego krajobrazu stają się ścieżki rowerowe. Ich także przybywa. Między 2011 a 2019 rokiem zostały one niemalże podwojone i jest taki wskaźnik w przeliczeniu na 10 tysięcy km2 i na terenie naszego pogranicza wynosi on 515,6, przy czym w całej Polsce jest to 444,7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie także systematycznie wzrasta, zarówno w powiecie nyskim, jak i prudnickim. Jednak i tak stanowi ono około 80% tego wskaźnika ogólnokrajowego. Należy też zauważyć, że obniżono stopę bezrobocia, tak jak w 2014 roku w powiecie nyskim wynosiła ona 32%, zmniejszono ją do 7,2% i w powiecie prudnickim także została zmniejszona z 19,6% do niemalże 9%. Przedszkola. W 2018 roku znajdowało się na tym terenie 95 placówek wychowania przedszkolnego. Niestety od 1995 roku, ubiegłego stulecia, liczba ta zmalała około 58%. No, wiąże się to też z mniejszą liczbą dzieci, natomiast warte zauważenia jest to, że liczba dostępnych miejsc na terenie zawsze przekraczała tą sumę dzieci uczęszczających do przedszkola. Jeśli chodzi o edukację przedszkolną, to generuje ona też miejsca pracy. Stworzyła w 2018 roku około 400 etatów w przeliczeniu na pełne etaty. Pozwólcie Państwo, że z braku czasu pominę troszeczkę to, co jest związane ze szkolnictwem w kolejnych latach, dlatego że jest to dosyć rozbudowane, natomiast w tym swoim opracowaniu zamieściłem tam takie zestawienie dosyć potężne z podziałem na różne typy szkół. Niezbędnym czynnikiem funkcjonowania ludzi na danym terenie jest też dostęp do służby zdrowia. Jak widać, liczba punktów medycznych w opiece ambulatoryjnej powiększyła się czterokrotnie. Wzrosła także liczba aptek, punktów aptecznych i o blisko 17% wzrosła liczba łóżek w szpitalach ogólnych. Baza turystyczna. W roku 2019 spośród tych 3844 miejsc noclegowych najwięcej można było znaleźć na kempingach i różnego rodzaju hotelach. Warto zauważyć, że jak podaje Urząd Statystyczny, w 2019 roku, w sierpniu, 61% ogółu miejsc noclegowych stanowiły miejsca całoroczne, co daje też możliwość świadczenia usług nie tylko w okresie letnim, ale też zimowym. Na terenie tych placówek, w których można zamieszkać, było także 34 miejsca, w których można
można się stołować. To, co jest też, uważam, dużym potencjałem do wykorzystania, to to, że w ostatnich latach wzrasta liczba udzielonych turystom noclegów i co więcej, wzrasta też procent turystów zagranicznych. Jak widzimy, z 4,6% w 1995 roku do 8,7% w 2019. Biblioteki. Cieszyć może fakt, że od 1995 roku do końca 2019 roku ta liczba bibliotek publicznych na tym terenie zmalała zaledwie o 7. Obecnie ich jest 64 plus 3 punkty biblioteczne, natomiast tych punktów bibliotecznych było znacznie więcej. Kina. Obecnie są 3, było 5. Jeśli chodzi o muzea w 2019 roku było około 28 684 osoby odwiedzające 4 muzea, które funkcjonują. I tutaj też należy docenić to, że ten potencjał funduszy unijnych też jest wykorzystywany właśnie w tym obszarze. Dzięki temu zostały reaktywowane czy mocno odnowione muzea, które są teraz dostępne. Imprezy masowe. W 2019 roku na tym terenie zorganizowano 25 imprez masowych, z czego 6 było imprezami sportowymi. W porównaniu w 2013 roku takich imprez było 9, z czego tylko 2 były sportowe. Cieszyć powinien też fakt, że 1/3 z tych imprez w 2019 roku była imprezami, za które uczestnicy musieli sami płacić, natomiast w tym roku 2013 ten stosunek był 1:1. No i to wykorzystanie środków unijnych, także ten rejon od samego początku partycypuje w tych finansach. I tak jak wspomniałem wcześniej, największa liczba tych wykorzystanych milionów euro jest właśnie na drogi, w drugiej kolejności na turystykę. I myślę, że to jest ten potencjał, który też należałoby wykorzystywać. Dziękuję serdecznie za uwagę. Bardzo serdecznie dziękujemy za to wystąpienie. Szanowni Państwo, to, o czym przed chwilą mówił prelegent, potwierdza się również w badaniach prowadzonych przez Instytut Śląski. Myśmy przeprowadzili takie badania, które miały pokazać prognozę, jaka czeka województwo całopolskie, i te wnioski faktycznie nie są optymistyczne. I myślę, że to będzie kolejne zadanie dla demografów, dla socjologów, aby przeanalizować, co jeszcze możemy zrobić, żeby jak najbardziej dostosowywać poziom życia do oczekiwań mieszkańców. Oddaję teraz głos pan doktorowi Kurkowi. Myślę, mili Państwo, że to jest szczególnie istotne i ważne z tej perspektywy, gdyż euroregiony są postrzegane jako w sumie najbardziej zaawansowane struktury przygraniczne, które wprawdzie różnią się formą prawną lub organizacyjną, ale formą, która posiada bardzo wiele wspólnych cech, takie jak tożsamość, administracja, zasoby techniczne, finansowe, czy też własny system decyzyjny. Perspektywa spojrzenia na euroregiony, myślę, że wyrażona ze strony czeskiej przez pana Borisa Navratila w wystąpieniu Społeczno-kulturalny potencjał czesko-polskiego pogranicza, współpraca transgraniczna i inne regiony, wydawać się może, że zostanie w sposób bardziej profesjonalny przybliżony. Bardzo proszę, panie Borisie, o wystąpienie. Pan Boris jest adiunktem na Wydziale Ekonomii i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Brigham w Jeżowie i koncentruje się na zagadnieniach związanych z integracją europejską, polityką gospodarczą,
zajmuje się mechanizmami funkcjonowania Unii Europejskiej. Czy mamy może kontakt? Dzień dobry, proszę Państwa. Jest słychać? Tak, jest słychać. Poproszę kilka sekund, momencik. Ja to teraz dobrze chápem, tak ty si dielaš svoju obrazovku. Jo. Tak teraz by stačilo za tú prezentáciu. Dobre, jo, tak som, jo, a to bude ste. Kera? Borisi. No tak, tam môžeš to opravovať. Jo. No. Ale bohužiaľ on sa stále vysiela ten mít na tom YouTube. Ty stále vysielaš. No, už nie, má to lak. Dobre. Tak už to mají nazdielané. Ten... Proszę Państwa, jest widać prezentacja? Tak, widać prezentację. To na tom YouTube to ide spomalenie, že až nie teraz... Tak, dzień dobry do Polski. Moje meno je Boris Navrátil, jsem z katedry ekonomie a hospodářské politiky tady naší vysoké školy PRIGO. A v rámci té dnešní konference bych si dovolil tedy prezentovat příspěvek, který se jmenuje Společensko-kulturní potenciál česko-polského pohraničí, spolupráce přeshraniční a společné regiony. S výjimkou tady té úvodní, toho úvodního obrázku, všechny fotky, které budou následovat, jsem nafotil, takže jsem se snažil trošku i zachytit atmosféru a možnosti tady tohoto příhraničí, které v současné době z hlediska Polské republiky je nejdelší hranicí se ve srovnání se všemi sousedy, které Polsko má. V případě České republiky je ta polská hranice na druhém místě, téměř stejně dlouhá jako hranice s Německou Spolkovou republikou, v délce téměř 800 kilometrů. Tak tady ta skutečně velmi dlouhá hranice nabízí poměrně velké možnosti rozvoje spolupráce a musíme si uvědomit, že ty možnosti zdaleka zatím využity nejsou. S ohledem na to, že ještě vlastně před zhruba 70 lety ta hranice byla z hlediska své délky zhruba poloviční, protože vlastně až tady k Bohumínu sahala hranice Německa a teprve od Bohumína směrem na východ se jednalo o společnou hranici Československo-Polskou. Tak dneska je situace jiná. Dneska to česko-polské příhraničí je podstatně delší, protože začíná hranicí vlastně na řece Nise, to znamená úplně na jihozápadním cípu Polské republiky a v oblasti tedy Jizerských hor České republiky. Já bych si dovolil ukázat tady na tom dalším snímku oblasti, které to příhraničí České republiky s Polskem tvoří. Záměrně přece zabývám problematikou evropské integrace, tak záměrně jsem se soustředil na problematiku tzv. Euroregionů, které byly v rámci evropských společenství a následně Evropské unie vytvářeny vlastně na společných hranicích většiny členských států Evropské unie a není tomu ani jinak v případě našich dvou zemí. Dlužno poznamenat, že už vlastně v 90. letech, ještě než jsme vstoupili společně do Evropské unie v roce 2004, tak už v těch 90. letech
se začaly formovat euroregiony, které lemují tu hranici. Máme je tady barevně znázorněny. V případě České republiky vidíme vlevo a v případě Polské republiky tytéž euroregiony potom na tom pravém obrázku. No a jak vidíme, tak prakticky veškeré hranice obou zemí jsou těmito euroregiony lemovány. Tak jak už jsem říkal, ta hranice Polska s Českou republikou je pro Poláky nejdelší a proto také tady těch euroregionů je poměrně hodně. Počínaje tím, který je nejvíce na západě, to znamená euroregion Nisa, přes plošně největší euroregion Vlacenzis, dále euroregion Pradět, Silesia, Těšínské Slezsko a euroregion Beskydy Titeš. Euroregiony potom máme s tím přesahem na polské území také znázorněny na tom pravém snímku. Díky tady ustavení těchto euroregionů se vlastně mohla začít rozvíjet plnohodnotněji přeshraniční spolupráce. Musíme si uvědomit, že ještě do roku 89 ta prostupnost té hranice byla prakticky minimální, zejména poté, co v Polsku byl vyhlášen výjimečný stav. V 80. letech tak bylo téměř nemožné se do Polska dostat, s výjimkou tedy rodinných návštěv, které tady v příhraničí povoleny byly, ale jinak ty možnosti byly výrazně omezené. A s příchodem euroregionu a té přeshraniční spolupráce, která byla podpořena Evropskou unií, se podařilo tedy kvalitativně postoupit na úplně jinou úroveň. Já jsem během toho období, kdy jsme se zabývali tady tím projektem, se snažil navštívit většinu těch euroregionů, které vlastně jsou pro nás společné tady v tom prostoru Severní Moravy, Slezska a Jižního Polska. Většina také těch snímků, které tady na těch obrázcích budou, tak jsem je jaksi vytvořil sám a využil tady pro tu prezentaci, přičemž si myslím, že tady je skutečně velká možnost toho rozvoje, té turistické spolupráce, kulturní, sportovní a jiné, které ty programy Interregu třeba pomáhají realizovat. Máme tady třeba i na tom snímku vlevo dole ukázku z města Prudník, kde takovýchto tabulí, které označují profinancování projektů v rámci toho euroregionu Pradět, Pradziat, je celá řada. Já jsem záměrně zvolil tady při té prezentaci ty oblasti, které jsou nejblíže okolí. Je to tedy ta polská část, která se označuje polsky jako Opolčizna, Prudník jako jedno z těch o něco větších měst, ale ne zrovna centrum tady tohoto vojvodství. Já jsem se záměrně nezaměřoval na města typu Wrocław nebo Opole nebo Katovice a další, ale spíše jsem hledal taková, která jsou poblíž společné hranice a Prudník bezesporu mezi ně patří a ukazuje některé možnosti, které tady toto celku malebné městečko na tom česko-polském, moravsko-polském pomezí nabízí. Máme tady jednak připomínku Prudnického hradu na té pravé straně, té středověké věži, která je přístupná. Jsou tam na snímcích také vily průmyslníků, kteří pomáhali v minulých staletích industrializovat tuto část Polska. Je tam náměstí s radnicí, je tady také připomínka polské historie v podobě takového murálu, tedy obrazu, který je vlastně na zdi jednoho z domů v Prudníku a připomíná jaksi vítězství Poláků nad kdysi Prusy, protože tam najdeme na levé straně rukou toho vojáka pruskou vlajku, ale také později v době druhé světové války nad Třetí říši Adolfa Hitlera, protože tam vidíme také nakreslenou vlajku s hákovým křížem. Jinak všechna ta místa, která jsem navštívil, tak jsou dost jaksi poznamenána tady tou nedávnou historií toho 20. století a těch připomínek na boj o jaksi samostatnost, svobodu
tady toho území je tam patrný téměř na každém kroku. Podobně na straně České republiky po překročení hranice dostáváme do zajímavé oblasti, je to nedaleko Prudníku, Osoblažsko, které nabízí docela zajímavé historické památky typu zámku ve Slezských Rudolticích anebo církevní památky, které mnohdy jsou v dosti zdevastovaném stavu a je o to zajímavější vidět, jak v rámci té interregionální spolupráce se dokážou najít finanční prostředky k tomu, aby se postupně dostávali do lepší kondice. Dvojice kostelů, které tam máte, je v pohraniční vesnici Pelhřimovi. Jak je zřejmé, tak každá z těch částí je oddělena pouze potokem, který tam tu vesnici půlí. V České republice zanikla, v Polské republice ještě stále existuje. A je tam také snímek z toho kostela svatého Jiří, který je postupně obnovován. Jsou tam taky památky připomínající židovské osídlení tady tohoto regionu, v případě Osoblahy, židovský hřbitov a nejenom tam. Pokud bychom se přesunuli z té západnější části, kde byl euroregion Praděd, tak se dostáváme do euroregionu, který je pojmenován Silesia, tedy Slezsko, které se vlastně rozdělilo v průběhu staletí mezi obě země, jednak mezi Polskou republiku a také kdysi Československo a dneska Českou republiku. Přičemž zase i tady platí, že ta spolupráce se mohla začít rozvíjet teprve od 90. let, kdy zejména tedy v Ratiboři a v Opavě vznikla centra spolupráce tady tohoto plošně podstatně menšího regionu, euroregionu, než byl ten euroregion Praděd. I tady si dovolím připomenout některé významné lokality, které v sobě skrývají poměrně značný potenciál pro turismus. Na polské straně město Hlubčice s celou řadou památek, velmi pěkně udržovaných, jak je tady vidět z tohoto souboru fotografií. Celku pro mě zajímavým místem bylo také návštěva nádraží v Hlubčicích, které na rozdíl od zbytku těch zobrazených památek je spíše ve špatném stavu, ale věřím, že tak jako kdysi se uvažovalo o zprovoznění trati mezi Krnovem a Hlubčicemi, že něco podobného bude možné i do budoucna a že ta nástupiště a to nádraží, které máme v pravém spodním rohu toho obrázku, takže jednou zase bude hostit vlakovou dopravu. Zatím zrovna tato možnost využita nebyla. Těch míst je podstatně více, která stojí za zmínku. Některá jsou téměř neznámá, hned pár kilometrů za hranicemi. Za městem Opavou bychom našli historický středověký kostel v ruinách, je to kostel svatého Mikolaja v vesnici Vlodzienin. Tak těch církevních památek, které třeba už dneska neslouží přímo tedy církevním účelům, je tam spousta a rozhodně také patří mezi potenciál rozvoje, protože mohou lákat turisty. Budeme-li postupovat ještě o něco více směrem na východ, tak se dostáváme do oblasti kolem města Ratiboře. Pořád je to ještě ten euroregion Silesia, městečko, které je asi 12 km od hranice s Českou republikou, Bočislav Šlonsky. Nabízí připomenutí zase jednak osvobozovacích bojů Polska za svobodu, ale také obětí, které přinášel polský národ v dobách války. Víte ten obrázek vlevo, který připomíná dětské oběti v koncentračních táborech za druhé světové války. Jen kousek od Bozislavy láká montánní turistika, tedy návštěva průmyslových oblastí, kde se stále ještě teda ve velkém těží černé uhlí a zpracovává se třeba na koks, jako je to v koksovně v Radlinu. Můžeme tady třeba navštívit obnovené památky na uhelný průmysl a na těžbu, jako je to třeba ve městě Rybník. Tady vpravo dole máme vlastně za evropské peníze
opravený areál tam toho zabytkového dolu, té kopální, která tam dneska nabízí prostě návštěvu turistům. A co je možná ještě v pozadí pozornosti, je zcela mimořádná architektura hornických osad, které tady v tom průmyslovém regionu byly vytvářeny. Právě v tom městečku Radlín je zcela ojedinělá kolonie EMA, která je tady znázorněna tím snímkem vlevo nahoře, a ta ukazuje zřejmě tedy ještě z první půlky minulého století postavené poměrně velké objekty obytné pro horníky, kteří pracují v těch nedalekých dolech. Kromě tady té montánní turistiky, kterou pak nabízejí i další centra typu Katovice a podobně, tak jsem se ještě také zajímal při tom svém empirickém výzkumu tady toho potenciálu pohraničí i církevními památkami. Navštívil jsem poutní místa i starodávné dřevěné kaple, které tady kousek za hranicemi je možno také navštívit v těch lokalitách, které obecně nejsou příliš známé, jako je Černica a Bukův. Rovněž v tomto euroregionu Silesia potom najdeme město nebo městečko nebo spíš vesnici s takovým lehce pochmurným pojmenováním Pohřeběň, které ale nabízí zcela ojedinělou záležitost, která obecně není v Česku vůbec známa. Řeka Odra, která je osou celého tady toho příhraničí, se rozlévá do velké šíře v období záplav a právě v tom Pohřeběňu byly vybudovány zase v rámci programu Interreg vyhlídková místa. Máme tady jednak věžu Vidokohu a také takový jakýsi moderní altán, ze kterého je vidět na poldry, které tam byly uměle vytvořeny, aby zachytávaly vody řeky Odry v dobách, kdy je příliš prostě silný ten proud a rozlévá se do svého okolí, bývala hrozbou. A za evropské peníze tady v tomto mikroregionu potom byly vybudovány ochranné prvky, včetně hrází, které znemožňují ničení majetku lidí, kteří v povodí řeky Odry tady žijí. Tak to je další velmi blízké místo toho polsko-moravského pohraničí. No a protože jsem v těch krátkých dnech některá místa navštívil už za tmy, tak tady pak je pár snímků z míst, která jsou jen několik málo kilometrů za hranicí. Na polské straně jednak renesanční palác v Tvorkově a potom také vila, která kdysi patřila k šlechtickému rodu Lichnovských v vesnici Křižanovice. Je velmi že ty památky jsou udržovány a že se je daří prostě za evropské peníze zpřístupňovat turistům, víc třeba právě tady ta renesanční památka v tom Tvorkově. Panie doktorze, bardzo pana przepraszam. Niestety czas wystąpienia jest ograniczony. Bardzo fajnie się pana słucha, świetnie. Świetnie. Ja tu mam rozpis, który jest napisany do 13.55, tak można, że jeszcze 5 minut bych pogovoril. Jest 10 tak, minut, fakt, że nie zaczęliśmy. To euroregion Cieszyńskie Slezsko, które jest zamierzone spíš już na przyrodni památky a poslední snímek tady v té prezentaci je potom zaměřen na ten poslední euroregion, který je na společné hranici s Polskem, kde se navíc stýká hranice historických území Slezska, Uher a Moravy, to znamená euroregion Beskydy. No a na závěr bych chtěl toho svého vystoupení pouze konstatovat, že mnohdy tady to pohraničí vykazuje rysy periferní z hlediska rozvojových center svých zemí, což je dáno teda jednak okolnostmi historického vývoje, ale také přírodními regionálními orgány. Dnes ovšem se zdá, že díky právě tady těm iniciativám té přeshraniční spolupráce se ty možnosti odkrývají v daleko větším rozměru a myslím si, že je tady poměrně velký potenciál pro to, aby prostě se ta turistika rozvíjela a umožňovala prostě návštěvy jak polských turistů na zemi Česka, tak také samozřejmě našich turistů v Polsku.
Já děkuji, myslím, že jsem ten termín časový nepřekročil a děkuji vám za pozornost. Bardzo, bardzo dziękujemy, panie doktorze. Świetnie się słucha. Oczywiście możemy tu myśleć na temat tych naszych wspólnych działań w ramach współpracy transgranicznej, wspólnych regionów. No, można by tutaj tylko zwrócić jeszcze uwagę na to, że te regiony, chociaż wspólnie w obozie komunistycznym, w obozie państw socjalistycznych wspólnie przebywały, to jednak ta granica była twardą granicą, była granicą również nie tylko językową, nie tylko była granicą państwową, ale również też w poziomie życia dało się odczuć bardzo mocno różnice w poziomie życia. No i cieszymy się, że środki i fundusze europejskie są też wykorzystywane na to, że ten poziom życia podnosi się w obu krajach. Ja oddaję teraz głos mojemu współprowadzącemu, panie doktorze, proszę. Szanowni Państwo, warto by tutaj również przypomnieć, że badania, które prowadziły oba zespoły, obejmowały polską część euroregionu Pradziad i czeską część euroregionu Beskidu, która przynależy do kraju rawsko-śląskiego. Ja wspominam o tym w kontekście kolejnego wystąpienia pani dr Zenony Marii Nowak, która podniosła problem jakości życia i stylu życia w czasie wolnym młodych mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza. Warto tu także powiedzieć, że w badaniach, o których mówię, a które zostały przeprowadzone w połowie 2020 roku wśród uczniów i studentów, którzy mieszkają na polsko-czeskim pograniczu właśnie euroregionu Pradziad i czesko-polskim pograniczu euroregionu Breski, wzięło udział w sumie ponad 1000 osób, dokładnie 1113 badanych. To było 325 uczniów szkół średnich, 218 studentów zamieszkałych w województwie opolskim oraz 290 uczniów szkół średnich i 280 studentów mieszkających w kraju moravsko-śląskim. Jak powiedziałem, razem 1113 osób, a metodą, którą przeprowadzone zostały badania, to była metoda analizy dokumentów oraz metoda sondażu diagnostycznego. Zatem bardzo proszę panią dr Zenonę Marię Nowak o przedstawienie jej prezentacji. Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy mnie słychać. Dziękuję pięknie. Szanowni Państwo, w ramach projektu, o którym dzisiaj omawiamy, moim zadaniem było... Ojej. Gdzieś spina mikrofon, pani doktor, gdzieś nie, mam mikrofon, który już się podpomnił. O, dziękuję, świetnie. Teraz już mogę tam mówić. Mam nadzieję, że mnie słychać. Szanowni Państwo, w ramach projektu, który omawiamy, moim zadaniem było poznanie przekonań respondentów o jakości życia na polsko-czeskim pograniczu, poznanie ich hierarchii wartości, stylu życia w czasie wolnym, ale także rozpoznanie, jakie zjawiska i procesy w kontekście otwartej polsko-czeskiej granicy zagrażają ich poczuciu zadowolenia z życia.
Tak, jak tu już pan doktor Kurek wspomniał, badaniami ankietowymi, które przeprowadzono na początku 2020 roku, objęto dwie grupy mieszkańców Opolszczyzny, młodzież oraz osoby wczesnej dorosłości. Badane grupy różnią się poziomem rozwoju człowieka w cyklu życia oraz potrzebami. I tak główną potrzebą osób w wieku 15-21 jest stopniowa emancypacja spod wpływu własnej rodziny, zaś osób w okresie wczesnej dorosłości uczestnictwo w zadaniach własnej grupy społecznej, zawodowej, politycznej, kulturowej, dobre przystosowanie seksualne i małżeńskie. Z powyższych powodów wyniki badań obu grup respondentów prezentowane są niezależnie. Grupę młodzieży stanowiło 325 uczniów liceum i szkół zawodowych w wieku 15-19 lat. W przeważającej większości byli oni mieszkańcami gminy lub powiatu, które graniczy z Czechami, a pozostali to prawie 90 parę procent, a pozostali zamieszkiwali w euroregionie Pradziad. Grupę respondentów wczesnej dorosłości tworzyli studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Opola i Nysy. To, co ciekawe, to kwestia przekraczania granicy i w zasadzie 17% respondentów i uczniów wskazywało, że nigdy nie byli w Czechach, natomiast prawie 50% przyznało się, w szczególności uczniów, że przynajmniej kilka razy w roku bywają w Czechach. Założenia. Szanowni Państwo, podejmując badania jakości życia i stylu życia w czasie wolnym, przyjęto następujące założenia. No, jakość życia jest kategorią, którą określają czynniki obiektywne i subiektywne. Do obiektywnych zaliczyć należy te, które są w pewien sposób wymierne i można je na gruncie wielu dyscyplin naukowych ustalić, nadać im miarę zobiektywizowaną wartość. Natomiast czynniki subiektywne są niewymierne, zależą od indywidualnego odczucia, od tego, jak jednostka pojmuje, na czym polega dobre życie, a także jaka jest dysproporcja pomiędzy jej oczekiwaniami, pragnieniami, a możliwościami ich spełnienia. Następnie. Podstawową kategorią subiektywnie ujmowanej jakości życia, bo tę tylko badaliśmy, jest dobrostan. Jest to kategoria poznawczo-przeżyciowa, a podmiot jest najważniejszym i w zasadzie jedynym źródłem danych. Jakość życia, o czym też trzeba pamiętać, jest cywilizacyjnie i kulturowo uwarunkowana. Subiektywne odczucie jakości życia zależy od poczucia godności. To jest od poczucia szacunku wobec samego siebie i poczucia własnej wartości. Badania jakości życia na ogół mają charakter kontekstualny. W niniejszej pracy prowadzone były w kontekście swobody przekraczania granicy międzypaństwowej. Możliwość swobodnego przekraczania międzypaństwowej granicy rozumiana jest jako istotny czynnik poszerzania sfery wolności obywateli w wymiarze indywidualnym i społecznym, a w konsekwencji jako istotny czynnik poszerzania ich możliwości samorealizacji. Poszerzanie sfery wolności jest warunkiem koniecznym, acz niewystarczającym poprawy jakości życia. Teoretyczne podejście do badania jakości życia oparte jest na koncepcji rozwoju człowieka, a na teorii potrzeb Maslowa, a pojęcie jakość życia w szerszym sensie rozumiane jako stopień zaspokojenia potrzeb życiowych jednostki i zbiorowości, a w wymiarze subiektywnym, ten, który nas najbardziej interesował, jako satysfakcja, zadowolenie z zaspokojenia potrzeb niższego i wyższego rzędu. W kontekście powyższych założeń poszukiwano odpowiedzi na cały szereg pytań, w szczególności korzyści, które mają respondenci z przekraczania granic, w jakim celu przekraczają, jakie są ich wartości, dla nich wartości najważniejsze, jaki jest styl życia i tak dalej. O już, dziękuję. Na rysunku 1
przedstawione macie Państwo wyniki odpowiedzi na pytanie o cel wyjazdu, respondentów. Warto zwrócić uwagę, że pomimo odmiennego procentowego rozkładu odpowiedzi, zarówno studenci, jak i uczniowie wskazali, że weekendowy wypoczynek jest podstawowym celem wyjazdu Polaków do Czech. A drugie miejsce zajmuje zwiedzanie krajów sąsiadów. Zakup dóbr konsumpcyjnych umieścili odpowiednio na trzecim lub czwartym miejscu. Najniżej w hierarchii celów wyjazdu studenci umieścili współpracę zawodową z wszystkimi instytucjami, a uczniowie, no chyba z oczywistych względów, korzystanie z usług medycznych. Wyjazdy poza granice kraju realizowane są na ogół wtedy, gdy człowiek potrzebuje jakiegoś dobra, jakieś usługi, a jego nabycie po drugiej stronie granicy wartościuje jako korzystne. Poproszono więc respondentów, by wskazali, jakie korzyści mają ze swobodnego przekraczania granicy. A tabela 1 prezentuje wyniki. Warto zwrócić uwagę, że obie grupy studentów są zgodni, że największą korzyść przysparza zakup dóbr materialnych. Nieco niżej w hierarchii umieścili wypoczynek i to, co jest w Polsce deficytowe. W tym miejscu warto zauważyć, że prawie połowa respondentów z grupy studentów nie potrafiła określić, czy dostęp do danego dobra, usługi po drugiej stronie granicy jest dla nich korzystny. Jeszcze większy odsetek studentów. Przyznał, że nie posiada wiedzy, aby w ogóle ocenić poziom życia na pograniczu po polskiej i czeskiej stronie. Macie Państwo w tabelce 2. Kolejnym celem poznawczym podjętych badań było ustalenie czynników, które mogą osłabić satysfakcję z życia na pograniczu. Zapytano respondentów więc o ich hierarchię wartości, o sposób reagowania na zachowania innych oraz zjawiska społeczne, które postrzegają jako zagrożenie dobrostanu. Wyniki badania danej wartości na 5-stopniowej skali ocen od najważniejszych do nieistotnych w systemie wartości respondentów prezentowane są na rysunku, na wykresie 2. I tak, Szanowni Państwo, pierwsze miejsce w hierarchii cenionych wartości zajmuje szczęście rodzinne. Na drugim miejscu zdrowie. Spokój to wartość, która jest najważniejsza dla prawie 70% studentów i co drugiego ucznia. Na kolejnych pozycjach umieścili szacunek, sławę i sukces. Ciekawe są również wyniki badania odpowiedzi uczniów i studentów na temat, które z tych wartości są dla nich mało ważne albo w ogóle nieistotne. Tutaj uczniowie jako mało ważne na ogół wskazywali sukces i sławę, udział w życiu politycznym, a także wiarę religijną. Natomiast za nieistotne, co było dla mnie osobiście wielkim zaskoczeniem, przeszło 27% uznało, że wiara religijna jest taką nieistotną wartością, a na to samo pytanie tylko 4% studentów tak wartościowało. To, co należy podkreślić, że żaden student nie wskazał, iż kultura i praca są dla nich wartościami nieistotnymi. Gdy rozpatrujemy jakość życia w kontekście granic, należy mieć na uwadze fakt, że granice wyznaczają podziały na to, co swoje, obce, nasze, wasze, jak i to, co wewnątrz i na zewnątrz. Przeto ważne jest, jeżeli chcemy, by kontakty ponad granicami były w miarę bezkonfliktowe, aby system wartości i norm mieszkańców pogranicza nie sprzyjał pojawianiu się wykluczających barier,
by w procesie edukacji były kształtowane takie wartości jak szacunek dla innych, wolność głoszenia własnych poglądów, otwartość na drugiego człowieka i jego kulturę. Wartości te służą bowiem kształtowaniu właściwych relacji z otoczeniem i są istotnym czynnikiem dobrostanu, czyli zaspokajania potrzeb wyższego rzędu. Oczywiście wartości te są warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym, aby relacje interpersonalne odczuwane były jako przyjemne. To, czy odczuwa on radość i przyjemność z kontaktu z drugim człowiekiem, z innym, uwarunkowane jest postawą komunikacyjną interlokutorów względem siebie, ich otwartością na problemy innych i tak dalej. Zapytano więc respondentów, czy w ich opinii mieszkańcy pogranicza są otwarci, życzliwi, tolerancyjni. No, wyniki prezentuję na rysunku 3. Większość badań opinii ujawnia, że wyniki badań ujawniają, że większość respondentów nie posiada wiedzy o postawach i zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców pogranicza, a także to, że uczniowie dysponują nieco większą zdolnością do wydawania osądów niż studenci. Ponadto większy odsetek uczniów niż studentów negatywnie ocenia postawy komunikacyjne mieszkańców pogranicza. W kontaktach interpersonalnych ważne jest też emocjonalne nastawienie partnerów spotkania. Przyjazny na ogół dobrze rokuje osiągnięciu założonego pozytywnego celu. Natomiast nastawienie negatywne już na wstępie przeszkadza porozumieniu, kooperacji. Zapytano więc respondentów, czy osobiście doświadczyli lub zaobserwowali w relacjach interpersonalnych przejawy niechęci i dyskryminacji. Pozytywne odpowiedzi, to znaczy zdecydowanie tak i raczej tak, zaprezentowane są na rysunku 3. Obie grupy respondentów zgodnie wskazały, że częściej spotykają się z niechęcią niż z dyskryminacją. W większym stopniu uczucia niechęci i dyskryminacji doświadczyli ze strony rodaków niż Czechów. To, czy destruktywne sytuacje konfliktowe będą intensyfikowane lub łagodzone, zależy od tego, czy uczestnicy konfliktu mają wolę, chcą ze sobą współpracować, czy też rywalizować, a także od tego, jakie postawy, działania werbalne i niewerbalne w procesie interpersonalnym czy międzygrupowych spotkach zajmują. Zapytano więc ich o to, jak się zachowują, gdy się spotykają z innymi. No, wyniki odpowiedzi na tak postawione pytanie na rysunku 5. Należy zauważyć, że suma pozytywnych wskazań respondentów o pytanie na reakcję, oczywista jest, że takie postawy wobec innych, jak pogarda i wyższość, drwienie i szydzenie, odnoszenie się z drażliwością i dystansem, niezależnie od tego, w stosunku do kogo są ujawniane, nie przyczyniają się do budowy przyjaznych relacji interpersonalnych. Dają asumpt do wrogiej rywalizacji, do walki, w konsekwencji stanowią zagrożenie dla dobrostanu jednej lub obu komunikujących się stron. Wszak w sytuacji przemocy, strachu, upokorzenia, instrumentalnego traktowania drugiej osoby zagrożona jest jedna z najważniejszych potrzeb. Potrzeba poczucia godności. Poczucie bezpieczeństwa jednostki może być zagrożone także przez pojawiające się w przestrzeni życiowej nowe zjawiska społeczne. Autorzy ankiety zapytali więc, w jakim stopniu dane zjawisko związane ze swobodnym przepływem ludności i usług jest przez nich postrzegane jako zagrożenie. Wyniki prezentuje tabela 3. Prawie co drugi uczeń i nieco mniej młodzieży nie potrafiło wskazać, czy dane zjawisko zagraża jego bezpieczeństwu. Natomiast obie grupy respondentów największe zagrożenie upatrują w łatwym dostępie do środków odurzających, chorobach przenoszących przez migrującą ludność, a w najmniejszym stopniu obawiają się terroryzmu. Na uwagę zasługuje również fakt, że większy odsetek mieszkańców pogranicza, którzy nie dostrzegają żadnych zagrożeń związanych z możliwością przekraczania polsko-czeskiej granicy, aniżeli tych, którzy obawiają się właśnie czegoś.
Powyższe wnioski z badań zdają się więc potwierdzać tezę, że polsko-czeska granica jest niewidoczna i przepuszczalna, a pogranicze jest swoistym placem targowym lub w tym kierunku ewoluuje. Kategoria styl życia wiąże się pośrednio z jakością życia i poziomem życia. W tym sensie, że styl życia może, jak pisze Marian Golka, warunkować taką, a nie inną jakość życia, z kolei poziom życia może być w dużym stopniu warunkować możliwość realizowania takiego, a nie innego stylu życia, choć nie musi bezpośrednio wpływać na jego jakość. Przeto w niniejszych badaniach autorów ankiety interesował styl mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza w odniesieniu tylko i wyłącznie do sposobu spędzania czasu wolnego. Wyniki badania prezentuję. Oj, za daleko pojechałam. Dobrze. Prezentuję, już macie Państwo na ekranie. Otóż wyniki badania form spędzania czasu wolnego, właściwie skrajne odpowiedzi na pytanie o te formy, zostały przedstawione właśnie na rysunku 6. Przyglądając się powyższym wskazaniom, nie trudno zauważyć, że rozwijanie swoich zainteresowań, hobby jest dla obu grup respondentów najczęściej wybieraną formą spędzania czasu wolnego. Na kolejnych miejscach studenci umieścili czytanie książek, korzystanie z dóbr kultury, uprawianie sportu, wykonywanie zaległych prac domowych. Natomiast uczniowie na kolejnym miejscu po rozwijaniu swoich uzdolnień postawili na aktywność na portalach społecznościowych, uprawianie sportu, a także udział w różnego rodzaju imprezach. Studentami i uczniami nie ma zasadniczych różnic w formach spędzania czasu wolnego. To znaczy nie jest tak, iż dana forma spędzania czasu wolnego jest zarezerwowana tylko dla studentów lub uczniów. Występujące różnice związane są przede wszystkim z różnicą w częstości wyboru danej formy spędzania czasu wolnego, aniżeli z generacyjnie uwarunkowanym stylem życia. Znaczy to, że w odniesieniu do stylu życia w czasie wolnym można mówić o rozmywaniu się granic pomiędzy pokoleniem młodzieży a pokoleniem wczesnej dorosłości. Szanowni Państwo, wyniki badań dobrostanu i stylu życia młodych mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza wskazują, że na ogół mają oni pozytywny stosunek do swych sąsiadów Czechów. Acz nie oznacza to, że są one wolne od możliwości pojawiania się sytuacji konfliktowych tych relacjach. Niepokoić może duży odsetek Polaków mieszkających na polsko-czeskim pograniczu, którzy przyznają się do niewiedzy o różnych aspektach życia swoich sąsiadów. Wszak wiadomo, brak wiedzy jest zasadniczą przyczyną pojawiania się lęków, obaw, podziałów na swój i obcy. Ponadto postawy tolerancji i dialogu człowiek nie zajmuje automatycznie. Musi być do tego przygotowany. Jest wyposażony w niezbędną wiedzę i kompetencje komunikacyjne. Przeto ważne jest, aby przygotowanie do międzykulturowego dialogu stało się zadaniem dla całego systemu edukacji, a na poziomie lokalnym także zadaniem samorządu terytorialnego. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy, pani doktor. Bardzo, bardzo ciekawe wystąpienie. Oczywiście zaraz się pojawiają pytania, tak, te podziały na wpój obce, pojawiają się pytania, dlaczego tak mało mieszkańców pogranicza przybywa z wizytami do swoich osiadów. Mamy nadzieję, że na te pytania jeszcze będzie czas. Nie słyszę. Że będzie jeszcze czas na odpowiedź na tego typu pytania. A teraz oddaję już głos mojemu współprowadzącemu, panu doktorowi Kurkowi. Ja tylko może wspomnę, że 20 lat temu nasza prelegentka, pani doktor Nowak, wraz z rektorem naszej uczelni i z panem
Witoldą Potworą opublikowali publikację Społeczno-ekonomiczne aspekty integracji. I myślę, że po 20 latach nasze dzisiejsze spotkanie to jest kontynuacja także tych badań, które wówczas zostały zapoczątkowane i rozpoczęte. Pani Weronika Nalepowa przygotowała wystąpienie poświęcone dynamice i kierunkowi zmian wskaźników jakości życia w regionie Morawsko-Śląskim po wejściu do Unii Europejskiej. Bardzo bym prosił panią prorektor Uniwersytetu PRIGO, aby przedstawiła nam swoją prezentację. Nie mamy głosu ze strony czeskiej. Tak, teďka už bychom se měli slyšet, tak ještě jednou dobrý den. Já bych vám teda chtěla představit můj příspěvek, který nese název Kvalita života obyvatel Českopolského pohraničí postupu do Evropské unie. Přičemž cílem mé práce bylo zjistit, jak se vyvíjela kvalita života v Českopolském příhraničí, konkrétně v našem Moravskoslezském kraji po vstupu naší země do Evropské unie. Z metodologického hlediska jsem využila především tedy obsahovou analýzu operačních programů Evropské unie, tedy za programovací období let 2004 až 2006 a 2007 až 2013, na základě které jsem díky potom nějaké indukce stanovila objektivní indikátory kvality života, tedy ty, které jsou měřitelné a které mají teda bezprostřední souvislost mezi programovým obdobím, respektive investicemi ze strany Evropské unie a kvalitou života jako takovou. Dále jsem teda využila deskriptivní analýzu vývoje těchto indikátorů, kde jsem se dívala na, jak na tu skutečnou výši a její změnu, tak i na jejich poměrové vyjádření v průměru České republice. Tato studie byla dále doplněna o subjektivní pohled rezidentů z Moravskoslezského kraje. O kvalitě života jako pojmu se asi nemusím nějak zvlášť se o něm zmiňovat, jelikož tento pojem je dobře známý. Je zde akorát jedna kontroverznost, že není žádná obecně přijímána definice, a tedy i v jednotlivých studiích je naráženo na nejednotné vymezení tohoto pojmu, kdy na jedné straně stojí jakési subjektivní a na druhé straně nějaké objektivní indikátory ke kvalitě života. V rámci nějakého regionálního vymezení indexu kvality života já jsem se zaměřila především na postup a metodologii práce Medleryho et al. Z roku 2002, který stavil, jako kdyby sestavil tři hlavní pilíře právě těch objektivních indikátorů, jak měřit tu regionální kvalitu života. Také jsem se podívala na zcela nový ukazatel, takzvaný regionální index kvality života, který zveřejňuje pod záštitou vlastně našich vládních institucí obce v datech, vlastně měřen od roku 2020 a opravdu zde je zaměřeno na ty objektivní indikátory, ale také na ty subjektivní pohled jednotlivých obyvatel. Zde tedy vidíme následující mapu, kde byla hodnocena kvalita života v roce 2009. Zde je tedy patrné, že především příhraniční oblast, kde sídlíme také my, náš Moravskoslezský kraj se pohybuje opravdu na té dolní hranici, jelikož tento index nabývá hodnot od 0 do 10 a tam, kde jsou ty červené body, to vidíte tady, tak ta kvalita života je opravdu, opravdu nízká, tady s výjimkou na jeden bod.
Zde máme vlastně i ty jednotlivé údaje znázorněny taky v tabulce, jsou zde zachyceny i změny oproti roku 2018 a zde je také patrné, že opravdu na tom spodním chvostě všech těch našich obcí, které sčítá Česká republika, jsou tedy především, to vidíme tady dole, obce z Moravskoslezského kraje, které jsou tedy považovány, že je zde kvalita života nejnižší. Záměrem studie však bylo se podívat na to, jak se ta kvalita života vyvíjela po vstupu naší země do Evropské unie. A já jsem se teda prvně zaměřila na obsahovou analýzu jednotlivých programových období ať roku 2004 až 2006 nebo 2007 až 2013, kde jsem vlastně detekovala jako hlavní indikátory, které ovlivňují kvalitu života prostřednictvím právě financování z Evropské unie, a to tedy na nějaké ukazatele ekonomické výkonnosti, ukazatele v souvislosti se zlepšováním životního prostředí, ukazatele odrážející míru zaměstnanosti a ukazatele odrážející podnikatelskou aktivitu a také ukazatele, které souvisí se vzděláváním. Zde můžeme vidět jako kdyby poměr těch financí jednotlivých těch finančních programů, tedy v tom období do roku 2006 byla ta podpora zaměřená především na zaměstnanost a rozvoj lidských zdrojů, samozřejmě také na infrastrukturu, ale taky na nějaké regionální podpory. V roce 2007 až 2013 ta největší podpora byla naopak alokována jak bez nějakého hlubšího, obsáhlejšího zaměření do programu regionálního Moravskoslezsko, ale také na právě podporu životního prostředí, opět inovací a vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zde je tady první indikátor, což je regionální hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele. Je zde vždy v každém grafu tedy znázorněn vývoj za celkovou Českou republiku, dále za Moravskoslezský kraj a taky indexový ukazatel, kdy vlastně je poměřována ta výkonnost toho daného kraje k České republice, kdy vlastně průměr těch hodnot je 100% a pokud je ta hodnota pod tím indexem, to znamená, že ten region zaostává za celkovou Českou republikou, pokud je nad ním, tak ty hodnoty jsou naopak nadprůměrné. V rámci tedy regionálního HDP na obyvatele vidíme, že v absolutní výši ty tendence opravdu byly rostoucí. Nerostla tedy jenom Česká republika, ale celý Moravskoslezský kraj, i ten poměrový index, došlo k jeho zvýšení, ale v roce 2018 vidíme, že pořád celkově Moravskoslezský kraj zaostává za Českou republikou. Dalším ekonomickým ukazatelem byl čistý disponibilní důchod domácností na jednoho obyvatele, vyjádřený v běžných cenách. Opět je zde vyjádřené taky indexové hodnoty. Zde vidíme, že opět došlo k pozvolnému nárůstu tady tohoto ukazatele od vstupu do Evropské unie, i když Moravskoslezský kraj zaostává za celou Českou republikou, tak zde došlo značnému zvýšení tohoto ukazatele. Dalším ekonomickým ukazatelem je medián hrubých měsíčních mezd. Zde absolutní výše opět došlo k nárůstu, ale je zde zaznamenán značný propad oproti té celkově průměrně indexované hodnotě, kdy vlastně na počátku toho sledovaného období se pohyboval na 98% v roce 2018 už na 94%. Další oblast, která byla hodně podporována, tak to byl podnikatelský sektor, proto další ukazatel je počet soukromých podnikatelů se zjištěnou aktivitou na 1000 obyvatel. A zde vidíme, že ten nárůst byl většinou stabilní, docházelo spíš k nárůstu průměru celkové hodnotě České republiky, ale zase, když se podíváme na tu indexovanou hodnotu, i když je opět Moravskoslezský kraj poměrně pod průměrem České republiky, tak mezi lety 2005 a 2018 došlo k jeho zvýšení o 4% body.
A dalším ukazatelem byla obecná míra nezaměstnanosti, jelikož to, jak se obyvatelé dobře mají a jestli mají práci, tak je potom odrazem kvality života v tom daném regionu. Zde, i když došlo oproti od začátku toho sledovaného období, tedy od roku vstupu do Evropské unie, k absolutnímu poklesu jak na úrovni České republiky, tak na úrovni Moravskoslezského kraje, k rapidnímu snížení, tak ale v rámci té indexované hodnoty vidíme, že ten ukazatel je opravdu, opravdu daleko nad průměrem, to znamená v Moravskoslezském kraji je dlouhodobě vyšší nezaměstnanost než v celém průměru České republiky. Další vlastně oblast, na kterou jsem se dívala, tak to bylo životní prostředí a mám tady vlastně dva ukazatele, to jsou to tuhé znečišťující látky a produkce oxidu uhelnatého. Zde je ta oblast opravdu kritická, bývá často hodnocená i v rámci těch nějakých subjektivních indikátorů, kdy vlastně opravdu občané tuto oblast hodnotí velice kriticky a vidíme, že zase ten pokles od počátku toho sledovaného období není rapidní a ty naměřené hodnoty v případě třeba toho oxidu uhelnatého opravdu daleko převyšují ten celorepublikový průměr. Další starou ukazatelů, na kterou jsem se dívala, to byl podíl obyvatel ve věku 15 a více let s terciárním vzděláním, teda nějaký indikátor v oblasti vzdělávání. Tady vidíme, že opravdu ten vývoj byl značně pozitivní, docházelo k nárůstu podílu osob v terciárním vzdělávání a ten rozdíl mezi tímhle republikovým průměrem a naším Moravskoslezským krajem se také snižoval. Další oblastí, která může značit to, zda se v tom daném kraji žije dobře či ne, je vlastně přirozený přírůstek, respektive přirozený úbytek obyvatelstva. Zde mám tedy vyjádřený přirozený přírůstek a přirozený úbytek a přirozený přírůstek a úbytek, který je způsoben stěhováním, to neznamená mortalitou, ale stěhováním na 1000 obyvatel středního stavu. Zde je opět vidět, že dlouhodobě Moravskoslezský kraj vlastně trpí tím, že je zde značný odliv právě obyvatelstva, který je způsoben tím stěhováním, tedy nedaří se tu kvalitu života zlepšovat natolik, aby to obyvatelstvo zde zůstávalo a bylo aktivní. Tak, poslední graf, který vám chci ukázat, tak to jsou výhody žití v Moravskoslezském kraji. Zde vlastně byl realizován v rámci našeho projektu průzkum mezi našimi studenty, kde jsme se ptali, které oblasti oni vnímají jako ty pozitivní. Mám to tady teda seřazené od nejlépe hodnocených po ty nejméně. Zde vidíme, že tedy nejlépe hodnocené oblasti jsou vlastně vliv, to znamená, že dalo by se říct, že obyvatelé, kteří tady žijou i v příhraničí, spíše preferují ten klid těch periferií než ruch toho velkoměsta. Naopak, dejme tomu, nejméně hodnocenou právě byla možnost vzdělávání ve vybrané profesi nebo pracovní dostupnost, což tyhle ty vlastně dvě oblasti oni hodnotí za kritické. Tak, tedy závěrem, co můžeme shrnout. Lze tedy říct, že prostředky z fondů Evropské unie zajisté ovlivňují i ekonomické ukazatele, které indikují nějakou kvalitu života hlavně z té tedy objektivní stránky věci, a to tedy ekonomickou výkonnost, životní prostředí, míru zaměstnanosti, podnikatelskou aktivitu a vzdělávání. Finanční prostředky vlastně z těch daných programových období se nejvíce soustředily na operační programy rozvoj regionu, rozvoj lidských zdrojů, oblast podpory a životního prostředí. Ty jednotlivé ukazatele nebudu už opakovat, ale závěry, které byly opravdu uspokojivé,
byly především tedy v oblasti podílu toho obyvatelstva s terciárním vzděláváním, což ale zase, když se podíváme na ten ukazatel, který je dán tím přirozeným úbytkem daný stěhování, tak je sice dobré, že zde vychováváme vysokoškolsky vzdělané studenty, avšak je taky na jednotlivých politických aktivitách, aby zajistili to, že ti jednotliví studenti zde taky zůstanou žít a že se nebudou stěhovat do regionu, které mají, dejme tomu, právě příznivější podmínky, jak už pracovní nebo obecní, když budeme mluvit tedy o té kvalitě života. Z toho subjektivního pohledu tedy je nejlépe vnímána skutečnost toho klidného prostředí. Tak, děkuji za pozornost. Bardzo dziękujemy za wystąpienie. I proszę Państwa, mamy troszeczkę opóźnienia noszącego 14 minut. Prosiłbym, aby dokonując Waszych prezentacji, maksymalnie koncentrować się na głównych myślach, tak żebyśmy w czasie zamknęli na tę konferencję. Poprosiłbym Panią dr Krystynę Łangowską-Marcinkowską o przedstawienie zmian w życiu codziennym mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego oraz aktywności społecznej tychże mieszkańców. Bardzo proszę, Pani doktor. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Czy słychać mnie i widać prezentację? Tak, widać prezentację. Dobrze, tak więc jeszcze raz serdecznie witam. Moim tematem były zmiany w życiu codziennym mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego i ich aktywność społeczna. Z badań przeprowadzonych w celu pozyskania wiedzy w kwestii między innymi zmian, jakie nastąpiły w życiu codziennym w ostatnich latach na terenach pogranicza, nastawienia mieszkańców do innych narodowości, poglądów młodych mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego na temat ich sąsiadów, a także opinii działaczy samorządowych o współpracy na terenach pogranicza polsko-czeskiego i o realizowanych tam formach aktywności społecznej wyłania się aktualny, wieloaspektowy obraz rzeczywistości egzystencjalnej w gminach przygranicznych. Badania ankietowe przeprowadzone zostały na terenie pogranicza polskiego, głównie w powiatach nyskim i prudnickim, a populacja badanych liczyła 222 studentów oraz 325 uczniów. Z analizy pozyskanego materiału empirycznego wynika, iż niewątpliwie znaczącą zmianę w życiu codziennym mieszkańców analizowanego tu pogranicza było zlikwidowanie granic między Polską a naszym sąsiadem Czechami. Możliwość swobodnego przekraczania linii granicznej polsko-czeskiej przyczyniła się do przemieszczania się zamieszkującej tereny przygraniczne ludności w różnych celach, jak to już mówiła pani doktor Nowak. Nasi respondenci w największym procencie zadeklarowali, iż do Czech wyjeżdżają przede wszystkim na wypoczynek weekendowy. Następnie w celu zwiedzania kraju sąsiadów oraz spędzania wakacji, czy też uczestniczenia w życiu kulturalnym sąsiadów. Część studentów i uczniów uczestniczących w badaniach zauważa, iż swobodne przekraczanie granicy polsko-czeskiej niesie ze sobą określone udogodnienia i korzyści społeczności pogranicza. Stanowią oni jednak procentowo nieco mniej niż połowę swojej populacji. Najwięcej tych respondentów podkreśla, że można łatwiej i korzystniej dokonać zakupów w Czechach.
Kolejne pod względem wielkości procentowej grupy badanych cenią sobie tańsze w Czechach usługi związane z wypoczynkiem, dostęp do dóbr, które są w Polsce deficytowe, a także lepsze po czeskiej stronie warunki do uprawiania sportu i dostęp do usług medycznych, często niedostępnych w Polsce. Swoboda międzypaństwowego przemieszczania stwarza potencjalne warunki poprawy życia na pograniczu polsko-czeskim i podejmowania w szerszym zakresie decyzji co do planowania przez jednostki swojej przyszłej egzystencji. Jednak stosunkowo mało badanych zauważa tę właśnie pozytywną stronę integracji europejskiej. Najwięcej badanych studentów i uczniów stwierdza, że otwarcie granic wpłynęło na decyzje dotyczące sposobu spędzania czasu wolnego. Mniejsze procentowo grupy badanych zaznaczają wpływ swobodnego przemieszczania się przez granicę na wybór zawodu i na wybór kierunku studiów. Nasi respondenci w stosunkowo niskim odsetku pozytywnie ocenili poziom życia na terenach pogranicza. Dostrzegając integracyjne zmiany, studenci i uczniowie w znacznym procencie stwierdzili, iż poziom życia mieszkańców na pograniczu nie różni się od przeciętnego w kraju. Drugą procentową populację stanowią zwolennicy opinii o niższym poziomie życia mieszkańców na pograniczu niż przeciętnie w kraju. Natomiast stwierdzenie, iż poziom życia mieszkańców na pograniczu jest wyższy niż przeciętny w kraju, zaakceptowała najmniej liczna procentowo grupa badanych, 11 i prawie 8. 11 studentów i prawie 8 uczniów. Badania dotyczyły również nastawienia ludności polsko-czeskiego pogranicza do przedstawicieli innych narodowości, a zwłaszcza do najbliższych zagranicznych sąsiadów. Stosunek studentów i uczniów do tej kwestii był bardzo podobny. Populacja ich w najliczniejszej grupie przyjęłaby do rodziny przede wszystkim Polaka, Ślązaka, Czecha, Niemca, Słowaka. Najmniej chętnych było do przyjęcia narodowości romskiej. Wielu uczestniczących w badaniach studentów oraz uczniów aprobowałoby w swoich rodzinach obywateli innych niż już tu wymienione narodowości, czyli spoza listy, dowolnie mogli wpisywać. No więc studenci chętnie widzieliby w najbliższej rodzinie, w wyniku małżeństwa, na przykład Anglika czy Hiszpana, Włocha, Francuza, Austriaka i Węgra. Jednostkowe przypadki wymieniały Australijczyka, Greka, Szwajcara, Nowozelandczyka, Norwega czy Portugalczyka. Uczniowie natomiast akceptowali przede wszystkim Hiszpana w swojej rodzinie, Włocha, Amerykanina, Afroamerykanina, Anglika, Chińczyka nawet. Pojedyncze osoby zgodziłyby się przyjąć do rodziny Australijczyka, Chorwata, Szweda czy Portugalczyka. Uczestniczący w badaniach studenci i uczniowie określili także szczególne cechy, jakie dostrzegają oni u Polaka, a także u sąsiada Czecha. Wielu wypisywało w kwestionariuszu po kilka cech, studenci średnio prawie 3, a uczniowie no też prawie 3, ale nieco mniej. Studenci najczęściej określali Polaków jako osoby gościnne i pracowite, skłonne do pomocy, skłonne do narzekania. Otwarte, wykazujące patriotyzm, cechujące się życzliwością, tradycjonalizmem, uprzejmością, czy też kierujące się zazdrością. Jednostki wymieniały cechy bardzo negatywne, czyli raczej takie niegodne, że tak powiem, pochwały. Uczniowie najczęściej wymienili gościnność i pracowitość, pijaństwo i nietolerancję jako najbardziej typowe cechy Polaków. Dalej otwartość, skłonność do niesienia pomocy, a także rasizm, a również patriotyzm, życzliwość, zazdrość również, czy skłonność do narzekania. Mało Polaków uważało, że Polacy są waleczni, mają poczucie humoru, są przyjacielscy, kulturalni. Opinie na temat cech charakteryzujących Czechów są także bardzo różne, przynajmniej w ocenie naszych badanych. Badani przez nas studenci oraz uczniowie wymienili średnio po 2 cechy. Studenci wskazywali, że szczególną cechą Czechów jest otwartość, gościnność i pogodność. Dalej wymieniano wesołość, empatię, życzliwość, przyjazne, sympatyczne nastawienie i niereligijność. Pojedyncze osoby zaś stwierdzały, że Czesi są nieufni, głośni, nieurodziwi, pracowici,
że cechuje ich spokój i swoboda. Natomiast zdaniem uczniów Czesi są przede wszystkim mili, gościnni i życzliwi. Są otwarci, pomocni, przyjaźni, uprzejmi, zabawni. Są także weseli, spokojni, sympatyczni, pracowici, żartobliwi, tolerancyjni, gustują w używkach. A dalej, drodzy Państwo, stwierdzili nasi uczniowie, że Polacy są Czesi są gadatliwi, mają poczucie humoru, ale także skłonność do spożywania piwa i obfitych posiłków. Pogranicze polsko-czeskie po wejściu naszych krajów do Unii Europejskiej stało się nie tylko miejscem pracy wielu Polaków i Czechów, ale także terenem licznych atrakcji turystycznych i kulturalnych, o czym też mówił pan Mirek Hanulewicz. Świadczą o tym m.in. wypowiedzi pozyskane w toku naszych badań w drodze wywiadów przeprowadzonych w dużej części przy zachowaniu anonimowości na terenach pogranicza polsko-czeskiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, gmin, powiatów, organizacji pozarządowych, jednostek finansowanych przez gminy lub powiaty, biblioteki, szkoły, kluby sportowe, z nauczycielami akademickimi, a także z osobami odpowiedzialnymi za współpracę z Republiką Czeską, reprezentującymi urzędy gminne i powiatowe oraz innymi osobami mającymi szczególne doświadczenie w tej współpracy. Łącznie uzyskaliśmy odpowiedzi od 33 osób. Respondenci zauważali zmiany na lepsze na swoich terenach, w różnych sferach życia codziennego ludności pogranicza po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Pozytywy te dotyczą bezsprzecznie, jak podkreślali badani, poprawy warunków życia w małych miejscowościach. Dzięki dotacjom unijnym nastąpiła modernizacja infrastruktury miejskiej i wiejskiej. Tutaj wymieniali przebudowę ulic, placów, chodników, budowę kanalizacji w miejscowościach dotąd pod tym względem zaniedbanych, rewitalizację zabytkowych obiektów, budowa ścieżek rowerowych, modernizacja jeziora Nyskiego. O tym wspominali najczęściej przedstawiciele powiatów Nyskich i Nyskiego i Prudnickiego. Zmienił się także, zdaniem respondentów, styl życia, aspiracje społeczne i zawodowe, model rodziny i charakter więzi społecznych, a także organizacja i kultura pracy. Takie poglądy ogólnie wymieniali wszyscy badani. Wzrost poziomu dochodów gospodarstw domowych pozwolił na modernizację, a często również na budowę domów. Zwiększyła się liczba posiadanych samochodów, przedstawiciele powiatu prudnickiego stwierdzili. Zyskał także lokalny handel, albowiem polskie produkty cieszą się dużą popularnością wśród czeskich nabywców. Dzięki otwarciu granic i zaistnieniu możliwości pracy za granicą zmniejszyła się znacznie w regionie stopa bezrobocia, co ewidentnie, jak podkreślali badani, wpłynęło na podniesienie standardu życia. Realizacja różnorodnych projektów ekonomicznych przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstw, których wykonawcami usług i producentami towarów są małe, rodzime firmy zapewniające zatrudnienie. Wiele osób mieszkających po polskiej stronie ma firmę założoną w Czechach ze względu na obowiązujące tam prostsze formalności. Tak stwierdzają nasi badani z powiatu prudnickiego i nyskiego. Środki unijne znacznie przyczyniły się także do poprawy sytuacji szkolnictwa na pograniczu polsko-czeskim. Zostały one wykorzystane do zmodernizowania szkół średnich i podstawowych, wyposażenia ich w sale komputerowe, pracownie przedmiotowe, warsztaty do nauki zawodu. Uczniowie i studenci korzystają z projektów edukacyjnych, z wymiany naukowej i kulturalnej pomiędzy szkołami i uczelniami. Dzięki współuznawalności w krajach Unii Europejskiej kwalifikacji zawodowych i dyplomów ukończenia szkół, polska młodzież może uczyć się w szkołach czeskich i odwrotnie. Każdy nasz rozmówca zauważał i pochwalał ożywienie kontaktów międzysąsiedzkich w wyniku swobodnego ruchu granicznego. Możliwość bezproblemowych wyjazdów turystycznych na zakupy do znajomych, na zawody sportowe, na imprezy kulturalne organizowane przez działaczy społecznych po obu stronach granicy staje się już tradycją zacieśniającą relacje między naszymi narodami. Polacy, jak podkreślali nasi rozmówcy, chętnie odwiedzają regiony przygranicza po stronie Czech w celach turystycznych.
uprawiają tam turystykę górską, rowerową, narciarską, odwiedzają baseny, liczne zabytki architektury i odpoczywają, regenerując swoje siły w uzdrowiskach czeskich. Polacy korzystają także z turystyki medycznej, dużo tańszej u naszych sąsiadów. W ramach projektów unijnych realizowane są wspólne wydarzenia sportowe i kulturalne. Respondenci docenili zwłaszcza znaczenie organizacji różnego typu warsztatów twórczych, wystaw, plenerów malarskich, fotograficznych, a także koncertów. Polskie koła i kluby sportowe korzystają z obiektów sportowych, z basenów, boisk sportowych, górskich tras rowerowych czy kajakowych, tras biegowych, tras narciarskich, saneczkarskich, usytuowanych po czeskiej stronie. Młodzi sportowcy często wspólnie prowadzą zajęcia kondycyjne. Mieszkańcy doceniają możliwości korzystania z dotacji w ramach różnych programów operacyjnych, których wykonawcami usług, dzięki którym zwiększyła się aktywność inwestycyjna rolników i małych przedsiębiorców, jest miejscowa ludność. Tak więc na wstąpieniu Polski i Czech do Unii Europejskiej, zdaniem z jednej z respondentek z powiatu nyskiego, skorzystali wszyscy. Od przedsiębiorców do osób wykluczonych społecznie. Powstało całe mnóstwo organizacji pozarządowych, próbujących realizować szczytne cele. Zmieniło się myślenie mieszkańców terenów przygranicznych. Jesteśmy bardziej otwarci, nie mamy już kompleksów. Reasumując, można stwierdzić, iż materiał uzyskany w toku badań empirycznych wskazuje na różnorodność percypowania przez mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego rzeczywistości egzystencjalnej na tym terenie, zmieniającej się sukcesywnie po aneksji Polski i Czech do wspólnoty europejskiej. Dziękuję serdecznie za uwagę. Bardzo dziękujemy pani doktor. Myślę, proszę państwa, że to, o czym wspominała pani doktor, nawiązuje do wystąpienia kolejnej naszej prelegentki, pani profesor Fisjany Klikowy. Pani profesor będzie miała prezentację dotyczącą kapitału społecznego, metody jego pomiaru. Pojęcie kapitału społecznego w naukach pojawiło się stosunkowo od niedawna. Po raz pierwszy tego terminu w roku 1916 użyła Lida Heinfan w odniesieniu do środków wiejskich. I w swojej pracy zwróciła uwagę na to, że sąsiedzka współpraca na terenach wiejskich poprzez zmniejszenie kosztów ułatwia wytwarzanie dóbr i generowanie przychodu. Myślę, że pani profesor Chrystyna Klikowa przybliży nam metody pomiaru kapitału społecznego. Bardzo prosimy, pan profesor. Tak, dziękuję za co. Dobry dzień, dámy a pánové. Můj příspěvek se týká povědomí o problémech obyvatel česko-polského pohraničí a zaměřila jsem se na sociální aspekty těchto problémů a zkoumání těchto problémů. Jak už zmínil můj kolega, doktor Navrátil, Euroregion Beskydy je prvním euroregionem, který spojuje pohraničí tří bývalých socialistických států, to znamená Česka, Polska a Slovenska. Tady mám uvedené některé konkrétní údaje týkající se rozlohy a počtu obyvatel. Česká strana v podstatě je nejmenší svou rozlohou. Tyto údaje o české straně mám z roku 2019, ze slovenské a polské strany bohužel z roku 2010. Abychom mohli kvalifikovaně a zodpovědně zhodnotit povědomí obyvatel česko-polského pohraničí o problémech, se kterými se běžně ve svém životě setkávají,
je zapotřebí, abychom se touto problematikou opravdu zabývali hlouběji a abychom ji zasadili do širšího kontextu. A v této souvislosti já jsem se rozhodla, že se budu zaobírat i sociální stránkou této problematiky, která zahrnuje sociální potenciál, sociální cítění, sociální problémy a podobně. Ten sociální potenciál chápeme jako celkový postoj společnosti k životu a v podstatě sdružuje takové tři základní pilíře, které jsou prezentovány kulturním, sociálním a lidským kapitálem. Přitom tyto kapitály, tyto pilíře jsou vzájemně velmi těsně provázány a vedou k soudržnosti obyvatel zkoumaného území. A tedy je zřejmé, že zvyšování toho sociálního potenciálu povede k posílení vlastní pospolitosti území a k růstu koheze jeho obyvatel. Tady máme schematicky zaznačen sociální potenciál. Vidíte, že opravdu je chápán především jako postoj k životu celé společnosti nebo její dílčí části. A vidíte, že zahrnuje ten kulturní kapitál, sociální kapitál i lidský kapitál. Kulturní kapitál se týká zejména duchovního života, způsobu života a chování lidí. Sociální kapitál je potom založen na důvěře a vzájemnosti obyvatel a na sociálních sítích. A konečně nejdůležitější stránkou lidského kapitálu je vzdělání a kvalifikace od společnosti. Co se týče sociálního kapitálu, tak sociální kapitál představuje určitou sociální síť, do které je jednotlivec zapojen. A ta sociální síť je tvořena známostmi a kontakty, kterými ten jednotlivec disponuje. Kvalita toho sociálního kapitálu pak spočívá jednak ve velikosti sítě a jednak je závislá také na kvalitě na této sítě, čili na pevnosti vazeb a na kvalitě jedinců v síti. Sociální kapitál můžeme posuzovat ze dvou hledisek, jakožto kapitál části společnosti, čili nějaký společenský aspekt sociálního kapitálu. Tady je důležitá četnost neformálních kontaktů, které existují na základě reciprocity a důvěry na makrosociální úrovni. Druhé pojetí sociálního kapitálu se spíš zabývá vztahem jednotlivce k sociálnímu kapitálu a v tomto pojetí je sociální kapitál chápán jako soubor užitečných sociálních kontaktů, styků a známostí, které je možno zužitkovat a ze kterých si jedinec vytváří pevnou síť institucionalizovaných vztahů. Pan Coleman v roce 90 ve své článku z roku 88 jako sociální kapitál chápe vše, co usnadňuje individuální nebo kolektivní jednání, které je vytvářeno sítěmi vztahů, vzájemností, důvěrou a sociálními normami. Měření sociálního kapitálu je velmi obtížné. Většina těch empirických zkoumání je založena na dotazníkovém šetření, případně na posouzení výroků, které se vztahují k určité životní situaci. Velice důležitou složkou sociálního kapitálu jsou mezilidské vztahy.
tvoří v podstatě jakýsi základ toho sociálního kapitálu a můžeme ty mezilidské vztahy konkrétně měřit prostřednictvím kvality mezilidských vztahů. A díky tomu OECD vybralo určité indikátory kvality mezilidských vztahů, které jsou posléze doplněny jednotlivými dotazy. Těchto vybraných indikátorů je celkem 7, máme je uvedeno tady dole na slajdu. Zde máme velmi zjednodušený model měření sociálního kapitálu. Vidíte, že to měření se týká jak sítí, nebo snažíme se postihnout jak sítě sociálního kapitálu, tak důvěru v blízké lidi a vůbec v podstatě celkovou sociální důvěru a v normy a hodnoty, které společnost uznává. Je to především demokratická orientace společnosti. Druhým pilířem toho sociálního potenciálu je kulturní kapitál, který chápeme ve stělesněné podobě jako soubor dovedností, které si jedinec osvojil vlivem rodinného prostředí. Dále jako objektivní formu, která má podobu nějakých kulturních statků, což jsou knihy, obrazy, různé nástroje a podobně. A konečně jako institucionalizovanou formu, která se stává z jistého institucionalizovaného uznání, kam patří různé akademické tituly či posvědčení o profesní kvalifikaci. Kulturní kapitál je ve společnosti tak jako další kapitály, to znamená sociální kapitál a lidský kapitál, rozložen poměrně nerovnoměrně a to vyústuje do poznání, že úroveň kulturního kapitálu jednotlivce zařazuje tohoto jednotlivce do určité sociální vrstvy a tak v podstatě spolu určuje jeho sociální status. Měření kulturního kapitálu je velmi obtížné, obdobně jako tomu bylo u sociálního kapitálu. To už je zřejmé i z té skutečnosti, že kulturní kapitál velmi úzce souvisí s kapitálem sociálním. Nicméně velmi důležitou složkou kulturního kapitálu je společenská nebo občanská angažovanost, která je měřitelná poměrně velmi snadně. A statistické přehledy Českého statistického úřadu ji běžně sledují pomocí těchto 8 indikátorů. A jedná se v podstatě na rozdíl od sociálního kapitálu, jedná se o takzvaná tvrdá data, čili konkrétní data, které můžeme získat. Poslední složkou toho sociálního potenciálu je lidský kapitál, který je definován jako soubor všech vrozených a získaných vlastností, znalostí a dovedností člověka. Gary Becker, který je jeden z tvůrců pojmu lidského kapitálu a zabýval se velmi konkrétně lidským kapitálem, tvrdí, že nejdůležitější složkou lidského kapitálu je vzdělání, protože představuje investici, která by v budoucnu měla přinést vyšší zisk nejenom jednotlivci ve formě vyšší mzdy, ale i firmě, kde je tento jedinec zaměstnán, protože se zvýší produktivita práce firmy, ale v podstatě i celé společnosti, protože společnost bude napředovat, bude zavádět technologický pokrok a podobně. Tady máme zjednodušeně nastíněn model prvků lidského kapitálu a když se zamyslíme nad měřením lidského kapitálu, tak v podstatě vycházíme ze studie Evropské komise, která specifikuje
3 základní globální cíle, které se zaměřují na vzdělávání jako nejdůležitější složku lidského kapitálu. Máme je uvedeny zde. A tyto cíle jsou v České republice strukturovány zase Českým statistickým úřadem do 4 oblastí, které jsou uvedeny tady v této posloupnosti. Takže, co říci závěrem? Můžeme konstatovat, že ty sociální aspekty uvědomování si problému obyvatel česko-polského pohraničí jsou velmi důležitým prvkem právě života obyvatel toho česko-polského pohraničí. A naplnění a konkretizace ukazatelů sociálního, kulturního i lidského kapitálu nás může upozornit na slabá místa spolužití obyvatel tohoto regionu nebo tohoto euroregionu a může na pomoci i při jejich řešení a odstraňování. Děkuji za pozornost. Děkuji. Bardzo dziękujemy, pani profesor. Szanowni Państwo, z całą pewnością pojęcia kapitału społecznego, kulturowego i ludzkiego, o którym wspominała pani profesor, wpisuje się także pojęcie planów życiowych, czasami utożsamiane z pojęciem aspiracji życiowej. Na ten temat wystąpienie przygotował dr Sławomir Śliwa. Jego wystąpienie zostało zatytułowane Plany życiowe mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego w imieniu uczniów i studentów z Polski. Bardzo prosimy, panie doktorze. Dziękuję bardzo, panie doktorze, za tutaj takie wprowadzenie. Już tylko zaraz technicznie jeszcze wyciszymy mikrofon, żeby mnie było lepiej słychać. Przepraszam Państwa za te problemy, które występują w trakcie łączeń naszych internetowych. Na podglądzie mam też informację, że czasami już teraz powinien mieć słychać normalnie. To także między innymi powoduje nasze opóźnienie, ale mam nadzieję, że konferencję do końca i będziemy mogli dokonać przewidzianych godzinach, mimo tego, że jesteśmy spóźnieni naszego podsumowania. Dobrze, czyli ja już zacznę. Także dzień dobry, jeszcze raz witam Państwa. My jako członkowi zespołu badawczego tutaj pod kierownictwem pana profesora Zenona Jasińskiego przypadło akurat to, że opracowywałem też i analizowałem w różnoraki sposób zagadnienia związane z planami życiowymi. My też tutaj przygotowując się do tych badań na pograniczu polsko-czeskim, te plany życiowe określiliśmy jako takie dążenia, cele, które młodzież tutaj, jeżeli chodzi o te badania, to zarówno uczniowie, jak i studenci, które chcą osiągnąć. Czyli to było związane z tym, moja teraz prezentacja, którą tutaj Państwu przedstawię i wyniki badań, związane właśnie z planami, czyli osiąganiem celów, czy też jak niektórzy definiują, z celem głównym i celem pobocznym, którzy młodzi ludzie, osoby też starsze, chcą po prostu osiągnąć w życiu. I tak, ja tylko przedstawię tutaj u siebie takie wybrane wyniki badań. Te wyniki, które są, myślę, że takie jedna rzecz, to one będą istotne statystycznie. Druga rzecz, też żeby nie zanudzać Państwa, to te wyniki, które przedstawiam, one są dosyć ciekawe, te, które wybrałem. Jeżeli, pierwsza kwestia, jeżeli chodzi tutaj o opinię uczniów dotycząca pozostania w kraju, to proszę zobaczyć rozkład odpowiedzi uczniów. Tutaj prawie połowa badanych uczniów deklaruje, że jednak chce zostać w kraju. Ponad 1/3 badanych jest w ogóle niezdecydowana, czy zamierza zostać, czy wyjechać. Ja tylko jeszcze tutaj mogę porównać takie badania, które były właśnie robione
przed wejściem do Unii Europejskiej pana profesora Zenona Jasińskiego, w którym te wyniki były większe, że jednak wtedy więcej osób badanych, czyli tych młodych ludzi, deklarowało chęć wyjazdu z Polski. Podobne badania, tylko nie na pograniczu polsko-czeskim, to prowadził pan profesor Zenon Jasiński, prowadził pan profesor Jerzy Nikitorowicz pod koniec lat 90. I on badał to pogranicze, gdzie młodzi ludzie z Białorusi i Ukrainy deklarowali też właśnie chęć wyjazdu. I w badaniach pana profesora Jerzego Nikitorowicza też wyszło tak, że zdecydowanie więcej osób niż teraz, tych młodych osób, chce wyjechać ze swojego kraju. Proszę teraz zobaczyć na odpowiedzi studentów. To już są osoby nieco starsze. I prawie 85% badanych deklaruje, że raczej chce pozostać w kraju. Jedynie niespełna 11% było niezdecydowanych i tutaj 4,1% odpowiedzi to było raczej niezdecydowanie. Później kolejną rzeczą z tych wyników, które udało mi się uzyskać, to była analiza za pomocą testu HI-kwadrat. I tutaj akurat w tych odpowiedziach różnice pomiędzy odpowiedziami uczniów a studentów były istotne statystycznie. Chodzi o to, że znacznie częściej studenci deklarowali chęć pozostania w kraju niż młodzi ludzie. I to może być spowodowane różnymi rzeczami. Często zdarza się tak, że młodzi ludzie są z pokolenia na pokolenie bardziej Europejczykami, bardziej są otwarci, chcą poznać świat, przekraczać granice. Teraz kwestia nawet języków dla nich nie jest obca. Jednak widać tą zmianę tą pokoleniową, widać, że otwartość granic nie tylko pomiędzy nami a Czechami, naszymi sąsiadami, ale granic europejskich, wpłynęła na to, że ludzie gdzieś chcą jednak poznawać świat. I tutaj te badania potwierdzają to, że studenci, osoby nieco starsze, niekiedy już mające swoją rodzinę tutaj, mające narzeczonych, narzeczoną, deklarują, że raczej wolą zostać w Polsce. Natomiast uczniowie, którzy jeszcze nie mają tak dokładnie sprecyzowanych celów, tych swoich planów życiowych, deklarują to, że jednak chcą, mogą wyjechać. Jedno takie pytanie też dotyczyło właśnie deklaracji i uczniów i studentów dotyczące zamieszkania w Czechach. I tutaj akurat okazało się, że niespełna 2% uczniów i nieco ponad 1% studentów zadeklarowało, że mogłyby zamieszkać w Czechach. Ale jednak większość zdecydowała, że akurat u naszego południowego sąsiada niekoniecznie by chciało zamieszkać. Tutaj też ciekawe są dane dotyczące deklaracji uczniów, dotyczące planów ich związanych z zamieszkaniem we własnej miejscowości. I jedynie proszę zobaczyć, że 8,6% było odpowiedzi zdecydowanie tak i 9,5% raczej tak. Prawie 1/3 uczniów była niezdecydowanych, no i prawie połowa zdecydowanych była na to, żeby wybrać jednak inną miejscowość niż tą, którą mieszka. Czyli tutaj znowu mogą być różne motywy, chęć poznania świata, ta ciekawość też, które właśnie na to mogą wpłynąć. Jeżeli chodzi już z kolei o odpowiedzi studentów, to tutaj były zupełnie inne. Że proszę, ponad 60% badanych te odpowiedzi zdecydowanie i tak, i raczej tak. Czyli studenci znowu widać, że mają zupełnie inne zdanie. Oni jednak chcą zostać we własnej miejscowości. To też może być spowodowane tym, że część z studentów, która brała udział w badaniach, to też ma określoną przyszłość, plany życiowe związane właśnie ze swoją miejscowością. I tutaj analizując później testem HI-kwadrat też wyszła zależność, która była istotna statystycznie. To polegała na tym, że studenci częściej o wiele bardziej deklarowali chęć zostania we własnej miejscowości niż uczniowie.
Kolejną rzeczą, którą zajęliśmy się w badaniach, były atuty miejscowości, w których mieszkają uczniowie oraz studenci. To, co nam wyszło tutaj akurat w tym obszarze, to przede wszystkim to, co kierowało i uczniami, i studentami, zaraz też pokażę slajd dotyczący studentów, było to, że raczej to, co odpowiadało im, ich opinii, był atutem miejscowości, w której mieszkali. To przede wszystkim tak tutaj, jak wykres wskazuje, to obszar ten związany z bezpieczeństwem. Kolejna rzecz to dobre relacje sąsiedzkie, spokój. To były te takie trzy jakby największe czynniki, które podobały się w opinii uczniów im w swoich miejscowościach. Jeżeli chodzi o komunikację, infrastrukturę drogową, służbę zdrowia, to były te obszary, które były tak były po przeciwnej biegunie oceniane. I tutaj akurat są przedstawiane odpowiedzi studentów. I też te obszary, które cieszyły się jakby tym dużym zainteresowaniem, czy które studenci oceniali jako te, które najbardziej podobają mi się w ich miejscowościach, są atutami miejscowości, to obszary związane ze spokojem, dobrymi relacjami sąsiedzkimi, bezpieczeństwem. Tu też proszę zobaczyć, że dostępność pracy była wyżej oceniana niż w porównaniu z uczniami. I tutaj też taki wniosek może być, że część studentów, bez względu na to, czy to są studenci stacjonarni, czy też niestacjonarni, no jednak jest już osobami pracującymi. Najmniej widzimy to już na uczelni, że nawet studenci, którzy studiują stacjonarnie, też podejmują jakąś pracę. Często jest ta praca podejmowana w miejscowościach tam, gdzie też mieszkali. Kolejną rzeczą, którą jeszcze pytaliśmy, to były deklaracje studentów, opinia i studentów, i uczniów dotycząca tego, czy otwarcie granic wpływa jakoś na ich decyzje życiowe. I tutaj w badaniach, badania nam pokazały, że zarówno uczniowie, jak i studenci deklarują, że ta otwartość granic raczej nie wpływa na ich decyzje życiowe. Te badania, które były wcześniej robione przed wejściem do Unii Europejskiej, jednak pokazywały, że to może mieć jakąś zależność. Teraz, gdy już część też osób funkcjonuje w takiej otwartej Europie, jest nie tylko Polakami, Czechami, ale też obywatelami Europy, to widać, że to też jakoś wpływa na te decyzje. I na zakończenie chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć o takich wnioskach. Na pewno to się nasuwa po tych badaniach, które jako zespół tutaj robiliśmy. To przede wszystkim to, że należy podejmować takie badania na pograniczu polsko-czeskim z prostych też takich przyczyn. Po pierwsze, że podejmując te badania widzimy, jak nas sąsiedzi postrzegają. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że też możemy poznać, jak my, jak młodzi ludzie, osoby, które mieszkają na pograniczu polsko-czeskim, postrzegają naszych sąsiadów, ile mają wiedzy o nich, jaki stosunek i tak dalej. I to jest na pewno kwestia taka dosyć istotna, która ma wpływ na to, że te badania powinny być kontynuowane i dalej realizowane. No i po drugie, na podstawie tych badań można stwierdzić, że powinno też się stawiać na taką edukację wielokulturową, żeby poznawać swoich sąsiadów, ich zwyczaje, kulturę, a nie tylko atrakcje, bo bardzo często też, jeżeli rozmawiamy czy ze studentami, czy z uczniami, to przede wszystkim nasi sąsiedzi kojarzą się z tym, że są bardzo fajne atrakcje, że można sobie pochodzić po górach, skorzystać z wypoczynku tam, z różnego rodzaju wyciągów i tak dalej. Ale
czy chociażby właśnie ze ścieżek rowerowych, ale tutaj nie chodzi o to. Chodzi o to też, żeby bardziej się poznać i tak jak my tu już od paru lat z naszymi kolegami, koleżankami z Chawierzowa poznajemy się i podejmujemy różnego rodzaju badania. Także ja bardzo dziękuję, chciałem podziękować Państwu za to, żeby Państwo mnie wysłuchali i oddaję głos tutaj prowadzącym. Bardzo dziękujemy Panie Doktorze. Myślę, że tą perspektywę badań dotyczącą planów życiowych wyrażoną w opiniach Polaków uzupełnią wypowiedzi kolejnego naszego prelegenta, doktora Martina Murina, adiunkta w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Brigo w Chawierzowie i dyrektora Instytutu Badawczego Uniwersytetu Ekonomicznego. Bardzo prosimy Panie Doktorze. Takže dobrý deň, kolegovia, ja mám prezentáciu. No to viem, ale sme tu uzavretí, tak mne to nevadí, ako mám aj na výuke, keď nehovorí, že mám spolu. Tak ja som síce prichystal prezentáciu v češtine, ale ja bohužiaľ budem komentovať v slovenčine, dúfam, že to nebude nikomu vadiť. A zameral som sa vo svojej práci na životné plány obyvateľov Česko-Polského pohraničia. To je síce názov toho paperu, ale jeho zameranie bolo hlavne na tých mladších. A na základe tej empirickej štúdie, ktorú sme my vykonávali, tak som si stanovil cieľ zistiť, či študenti českých pohraničných stredných a vysokých škôl plánujú svoj ďalší život prožiť v oblasti Česko-Polského pohraničia. Skôr ako som sa pustil do tej samotnej empirickej štúdie, tak som si v rýchlosti spravil rešerš, vlastne čo sú to tie životné plány a vlastne akým spôsobom tie životné... Akým spôsobom tie životné plány sú de facto vytvárané a v tej štúdii literatúry a som narazil na taký zaujímavý fenomén, že existujú literatúry všeobecne manažmentu, existujú literatúry treba v sociálnej alebo všeobecne psychológie alebo nejaké sociálne psychológie, kde obidve tie literatúry na to všeobecné plánovanie sa pozerávajú, alebo obidva tie druhy sa pozerajú pomerne rovnako, avšak existuje veľký rozdiel medzi plánovaním nejakej organizácii a tým životným plánom. A ten obrovský rozdiel je, že tie organizácie to robia ďaleko systematickejšie. A naopak tie životné plány, treba spodľa Beka, hoci stále žijeme v nejakej prevládajúcej neoliberálnej paradigme, tak tie životné plány nerobí úplne taká veľká časť populácie, ako som si napríklad ja predtým myslel. To najpodstatnejšie z tohto slajdu je asi tá konečná časť, tie posledné tri odrážky, kde z môjho pohľadu veľkú časť životných plánov alebo tie životné plány nejakým spôsobom tvoria alebo sú tvorené hodnotami a vychádzajú z nejakých hodnotových orientácií toho každého jedinca alebo každého človeka. A veľmi ma zaujala koncepcia well-beingu a vymedzenie životných plánov v teórii diskrepancie alebo v teóriách diskrepancie v oblasti toho well-beingu, kde do značnej miery tie životné plány fungujú alebo v človeku, ktorý ich robí, alebo v tom jedincovi, ktorý vytvára tie životné plány, fungujú ako nejaký cieľ, niečo, čo chce dosiahnuť. A v prípade, že sa mu to nepodarí, v prípade, že existuje nejaká diskrepancia medzi tým, aký bol jeho životný plán alebo ten cieľ a aká je tá jeho, dajme tomu, funkčná alebo tá naozajstná realita, tak v tom prípade môže dochádzať k rozdielom, nejakým diskrepanciám. A tie diskrepancie môžu na človeka pôsobiť motivačne, to znamená, že ho budú posúvať dopredu a vybízať v nejakej činnosti, alebo naopak môžu fungovať
A nie, żeby motywacznie, ale wytwarzać frustrację w tej osobności, a mieć jakieś negatywne dopady na osobność, respektive na ten well-being. Także teraz ma napadają anglické termíny, ale keď si toto necháte niekde v hlave, že sa sústredíte na to, že z môjho pohľadu a pre tie životné plány a ich vymedzenie sú naozaj dôležité tie hodnoty a hodnotové orientácie a konkrétneho človeka, tak som potom postupoval aj v tej empirickej časti. A skôr, ale ako som sa ponudil do samotného štúdia, tak som chcel nejakým spôsobom vymedziť vlastne ten región, v ktorom pracujeme, tak ako to robili kolegovia predo mnou. Ja som sa trošku alibisticky zameral na celý Moravskoslezský región, nešiel som do tých jednotlivých euroregiónov, a to z toho dôvodu, že nejak som si rozklikol euroregión, tak som treba zistil, že veľkú časť toho euroregiónu tvorí tá slovenská časť a my sme sa v podstate v tom štúdiu na tú slovenskú časť vôbec nezamerávali. A takže iba fakt v rýchlosti a na tomto obrázku môžete vidieť, akým spôsobom sa vyvíja a podiel nezamestnaných osob, čo v podstate znamená, že to je nejaká miera nezamestnanosti. A to podstatné je, že ten náš región, Moravskoslezský kraj, a trpí dlhodobo strukturálnymi problémami, a ktoré vplývajú na ten pracovný trh, takže tu máme nižšiu mieru zamestnanosti a hlavne pomerne vysoké miery nezamestnanosti. Hoci od roku 2013 sa aj v tomto regióne prejavujú veľmi dobré výsledky toho celkového národného hospodárstva. Stále však platí, že keď si porovnáte ten celorepublikový priemer, tak samostatne kraj celý je nad tým priemerom a potom jednotlivé okresy ako Ostrava, mesto, Opava a hlavne Frýdek, Mistek a Bruntál je vysoko a Karviná takisto je vysoko nad tým, respektíve Frýdek, Mistek nie, pardon, to som sa pomýlil, ale Karviná, Bruntál, Opava, Ostrava. Tak, keď sa dostanem do toho našeho vlastného dotazníkového šetrenia, tak nám sa podarilo vyzbierať 290 odpovedí na tých stredných školách, 280 odpovedí na vysokých školách, alebo áno, nazvem to vysokých školách. A tu môžete vidieť, aké bolo zastúpenie podľa pohlaví. A najväčší podiel v celej tej skupine mali ženy, najmenší, a respektíve druhý najmenší mali muži. Čo bolo zaujímavé, tak približne v priemere 3,7% sa nevedelo stotožniť sa ani s jedným pohlavím, čo sú podľa mňa také tie budúce alebo súčasné výzvy všetkých tých sociologických štúdií, a že pri tom vymedzení toho genderu a to vymedzenie bývava už trošku širšie. A ďalej sa vám podarilo, alebo som sa pozeral na vekovú štruktúru a tých odpovedí, ktoré sme získali, a čo je veľmi zaujímavé, z môjho pohľadu je, že na tých stredných školách, že sa dalo očakávať, máme ďaleko viacej mladších študentov. Naopak, na tých vysokých školách máme ďaleko väčší podiel tých starších študentov. A dokonca tie vekové skupiny sa nejakým spôsobom neprelínajú, alebo výrazne neprelínajú. A to, čo je pre mňa dôležité, alebo dôležitejšie, okrem samotnej, že stredná a vysoká škola, je, že my v podstate porovnávam dve skupiny ľudí, nielen podľa formy vzdelávania, alebo podľa formy vzdelávania, ktoré navštevujú alebo školy, ale hlavne tým pádom aj podľa veku. Čiže keď sa budeme baviť o nejakých rozdielov medzi strednou a vysokou školou, tak sa de facto bavíme už o nejakom generačnom rozdieli. A ako hovorím, ako prvé z hľadiska tých životných plánov ma zaujímalo, aké sú vlastne hodnoty, alebo v tomto prípade tie priemerné hodnoty našich respondentov. A z môjho pohľadu sme dospeli k veľmi, veľmi zaujímavému, nazvem to sociologickému možná žiavu, kedy tá deklarovaná, alebo tie deklarované hodnoty, z môjho pohľadu ten žebríček, alebo tá ordinálna škála tých hodnot a nejakým spôsobom nekorešponduje s tým, čo by očakával človek, ktorý vníma ako prevládajúcu paradigmu tú neoliberálnu a ten taký, až by som povedal, tú takú ideu individualizmu jedno z druhým, pretože u tých študentov stredných škôl hodnota ako úspech, sláva, blahobyt a bohatství,
dopadli pomerne zle. A za najlepšie hodnoty na študenti stredných škôl považovali udržanie z dobrého zdravia, rodinné šťastie, svoboda projevu a míra klid, poctivý a slušný život skončil v podstate na 5. mieste. A z môjho pohľadu ako človeka, ktorý sa celoživotne venuje vzdelávaniu, a by som to vzdelávanie videl najradšej na nejakých popredných miestach, ale stále sa umiestnilo pomerne dosť dobre. A jednoznačne, ale naozaj, že jednoznačne najslabšou hodnotou je náboženská víra. Toto isté, alebo respektíve podobné závery sme získali aj u tých starších respondentov, tých respondentov vysokých škôl, kde, keď si to ja teraz budem trošku preklikávať medzi tým jedným a druhým slajdom, aby ste si to stihali porovnávať, ale tie prvé hodnoty, minimálne prvé dve hodnoty, sú v podstate rovnako silné, alebo majú rovnaké postavenie aj medzi tými staršími a medzi tými mladšími. A tie najslabšie hodnoty a sa viac menej nelíšia, až na to možnosť podieľať sa na spoločnom živote. A ten rebríček je veľmi, veľmi podobný. A nie je totožný, ale je naozaj veľmi, veľmi podobný. Čiže to, čo nám prejavili tí respondenti, sa zdá byť, že najdôležitejšie hodnoty byť zdravý, rodinné šťastie, poctivý a slušný život, najmenej dôležité a blahobyt, prosperita vlasti, čo som bol prekvapený, úspech, sláva, ale hlavne tá náboženská viera. Čiže tí naši respondenti ako keby nepovažujú náboženstvo za veľmi dôležitú hodnotu vo svojich životoch. Keď sa pozriem priamo na tie životné plány vstažené k regiónu, tak v dotazníkovom šetrení boli kladené respondentom tieto tri otázky a ich vyhodnotenie. Drvivá miera aj stredoškolských a vysokoškolských študentov, respektíve drvivá nadpolovičná, ale u tých vysokoškolských je to fakt, že drvivá miera respondentov plánuje svoju budúcnosť prežiť v Českej republike. Veľmi pekné sú rozdiely medzi tými mladými a staršími, a kde tí mladší plánujú vo väčšej miere život v zahraničí. Keď sa mňa pýtali na otázku, či plánujú svoju budúcnosť v regióne, kde momentálne bývajú, aby som len rád ako keby doplnil, že my vieme, že to sú vlastne hlavne ten euroregión Beskydy, alebo priamo okresy či obce na česko-polskom pohraničí, tak väčšina, zase môžeme povedať, že väčšina sa prikláňala k tej alternatíve, že by tu zostali bývať celý život a v tom svojom bydlišti. Ale znovu vidíme pomerne veľké rozdiely medzi tými mladšími a tými staršími respondentmi. A naopak na otázku, či niekto plánuje svoju budúcnosť v Poľsku, tak sme dostali výrazné viac menej odmietnutie. A bolo veľmi zaujímavé vidieť otvorené odpovede respondentov. A nedostali sme ich veľa, ale niektoré boli tie, ktoré môžeme považovať za ako keby, že prinášajú nejakú informáciu, lebo dosť často sa stávalo, že tí respondenti si potenciálne z nás robili srandu, akože to nebrali vážne, ale tie odpovede, ktoré zneli, že majú nejakú informačnú hodnotu, tak hovorili, že najväčší problém, asi poľský jazyk, mládež dneska už v tej poľštine moc nerozumie. A druhá vec, ktorá sa tam opakovala dosť často, je to vnímanie Poľska a Polákov všeobecne ako konzervatívnejšieho národu, ako národu, ktorý má mierne negatívne, alebo tak keď to nepoviem úplne politicky, ktoré má negatívne postoje, treba k sexuálnym menšinám, čo niektorým konkrétnym respondentom naozaj vadilo, a oni už samotný Moravskoslezský kraj považovali ako veľmi konzervatívny a snažili sa, alebo chceli by bývať niekde viacej na západ. Ja som videl kolegu predchádzajúceho, pána doktora, Slivu som videl, jak sa pozeral na tých viacej faktorov, ktoré ovplyvňujú to, či tá mládež a tí naši študenti chcú zostávať žiť v tomto regióne. Ja som sa zameral iba na jeden a dával som do vzťahu to, či respondenti plánujú žiť v Česku, respektíve neskôr, či plánujú žiť v tom mieste svojho bydliska, a že či sa cítia emočne zvázaní svojim regiónom, tak asi nikoho neprekvapí, že tie tabulky naznačujú to, že ako náhle respondent vyjadroval, zase sa bavíme o nejakých priemeroch, vyjadroval väčšiu emočnú prepojenosť s regiónom, tak viac sväzoval svoju budúcnosť s tým bydliskom alebo s tou krajinou, kde teraz momentálne býva. A neplatí to samozrejme u všetkých tých slovcov a riadkov, ale napríklad keď sa pozrieme priamo na to bydlište, nie na tú republiku,
tak to môžete vidieť, že ako náhle bola odpoveď rozhodne áno na to, či sa niekto cíti byť emočne spojený, tak až 35% ľudí bolo rozhodne presvedčených o tom, že bude žiť tam, kde býva. A dokonca 47% spíše áno. Keď si to porovnáte s tým druhým extrémom, tak tu nás sú tie čísla ďaleko vyhranenejšie k smeru tomu opačnému extrému. Tu sú niektoré podstatné závery. Ja už som väčšinu z nich ako keby svojím spôsobom naznačil v tom, čo som hovoril. Možno to najdôležitejšie z celej tej časti nejaké odporúčanie pre regionálnych politikov a pre nejaký policy making je, z toho môjho zistenia, je, že je dôležité vytvárať nejakú pozitívnu emočnú väzbu k tomuto našemu regiónu, ak nechceme zažívať nejaké negatívne migračné saldo alebo posilovať tú negatívne migračné saldo. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Bardzo dziękujemy za przedstawienie tej perspektywy z pana doktora w opinii mieszkańców Czech. Natomiast niewątpliwieniem pana wypowiedzi będzie kolejna wypowiedź pana profesora Wojna Jasińskiego, kierownika projektu, który przygotował wystąpienie na temat identyfikacji narodowej i regionalnej mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego z perspektywy euroregionu Pradziad. Bardzo prosimy, panie profesorze. A gdzie pan profesor miał prezentację? Tą prezentację? No naprawdę. Na górze, już na dole. O, jest wyłączona. Już. To tu może. No ale ona jest na pulpicie. Na pulpicie jest, tak? Na pulpicie. Dobrze. Identyfikacja. Pendrive'a, tak? Dobrze. Tak, na pendrive wziąć już. Już proszę nie wyciągać? Gdzie jestem? Jest. To jest F. To będzie F. Na nowo, tak? F. To jest ta, na pewno. Panie profesorze, niestety nie słyszymy pana. Bardzo prosiłbym o sprawdzenie mikrofonu, ponieważ nie słychać pana profesora. Nie słychać. Chwileczkę, bo jeżeli nie słychać, to musimy... Teraz proszę spróbować, bo teraz słychać było, jak pan mówił. Tak, dzień dobry. Dzień dobry, teraz pana profesora. Bardzo się cieszę. Proszę włączyć prezentację już. Przepraszamy bardzo za to opóźnienie, ale my siedzimy tutaj obok siebie i mamy sprzężenia i po prostu musimy wyłączać po kolejnych wystąpieniach, jak ktoś z nas tutaj zabiera głos i stąd to po prostu okazuje się, że w tym czasie komputer się wyłącza i trzeba wszystko instalować całą od nowa. Także chwilkę cierpliwości. Ja myślę, że te doświadczenia, które przeżywamy, realizując tą konferencję online, będą jedynie dla nas pewnego rodzaju kolejną nauką,
którą wykorzystamy w pracy ze studentami. No, wszyscy doskonale wiemy, że pracujemy teraz w sposób internetowy. No niestety, nie mamy kontaktu bezpośredniego, nie mamy tego kontaktu osobistego. Prowadzenie zajęć na przykład z metodyki wydaje się rzeczą bardzo trudną, ale te doświadczenia, które nabywamy także przy tej konferencji, także ucząc się korzystania z różnych platform, miejmy nadzieję, że będzie owocowało to w naszej pracy dydaktycznej. Prosimy, panie profesorze. Panie, dziękuję bardzo, Andrzeju. Już mogę chyba zaczynać, bo my jesteśmy tutaj na miejscu i to też ja swój sprzęt jak przywożę, to on nie bardzo tutaj chce też funkcjonować za bardzo. Proszę państwa, witam państwa bardzo serdecznie. Przepraszam, że nie przywitałem państwa na początku, ale mieliśmy problemy, bo część osób nie mogło się jednak zainstalować. Nie mógł się zainstalować pan profesor Niki Torowicz, przewodniczący sekcji kultury i edukacji międzykulturowej w Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie liczną grupę członków sekcji. Jest nam bardzo miło. W tej grupie jest strasznie dużo przyjaciół, z którymi, no proszę państwa, przed 24 laty, nie 26 laty, my zaczęliśmy prowadzić badania na temat planów i tożsamości życiowej młodzieży na polskich pograniczach. Tymczasem był to grant KBN-u, który no, nas samych przerósł i nasze oczekiwania, ponieważ badaliśmy w rezultacie pogranicza polskie, czeskie, słowackie, węgierskie i kończyliśmy na pograniczach słoweńsko-włoskich. I proszę państwa, tak przed 2 laty to mi się przyśniło, że warto byłoby odnowić te badania i po prostu postawiliśmy sobie pytanie, kiedy w gronie koleżanek i kolegów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji podniosłem tę propozycję, czy nie warto byłoby poszerzyć tego programu badań nie tylko o pytanie, co zmieniło się w życiu mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego, bo wówczas mieliśmy przebadane w latach 1994-2007 całe pogranicza polskie i oczywiście pogranicze polsko-czeskie, polsko-słowackie. Natomiast tu koledzy zaproponowali, koleżanki, żeby poszerzyć te badania jeszcze o kwestie zmian w życiu codziennym. I z perspektywy jakości życia, co jest zrozumiałe, bo w ten sposób można sobie w praktyce odpowiedzieć na pytanie, czy nasze przyjęcie nas do Unii Europejskiej coś nam, zwykłym obywatelom, instytucjom na pograniczu dało. I stąd po prostu ta propozycja poszerzenia o styl i jakość życia. No i myślę, że okazało się to zadanie, które na siebie przyjęliśmy i bardzo się w tym miejscu cieszę i składam wyrazy podziękowania na ręce pani rektor Nalepowej za to, że uczelnia w Chawierzowie no, podjęła się również tego bardzo trudnego zadania. Zadania, jak się okazało, o wiele bardziej trudnego, kiedy rozpoczęliśmy realizację. No i stąd przyszła pandemia i tu w tym miejscu chciałbym całemu zespołowi za tę pracę bardzo podziękować. Proszę państwa, czasy się zmieniły. Mamy za sobą nie tylko, że powstały euroregiony, które w decydującym stopniu, jak wszyscy to badacze i z polskiej, i z czeskiej strony podkreślali, że to jest zasadniczy element, który wpłynął na współpracę na ziemiach, na tych terenach pogranicznych, ale następnie układ Schengen, do którego i Polska, i Czechy przystąpiły, co stworzyło zupełnie inne możliwości
kontaktów i relacji między mieszkańcami pogranicza. Proszę Państwa, nie będę tutaj omawiał absolutnie już pograniczy, to bardzo dokładnie pan inżynier Nawratil zrobił. Ja podjąłem wątek tożsamości. Proszę Państwa, to jest ten, kategoria tożsamości, jest to termin no niezwykle taki, powiedziałbym, wielowymiarowy, który funkcjonuje w wielu dyscyplinach naukowych, socjologia, psychologia, pedagogika, ekonomia, kultura i można by tutaj jeszcze dokładać inne dyscypliny naukowe, które ze swojej perspektywy starają się po prostu patrzeć na kwestie tożsamości. Kiedy mówimy o tożsamości, to jest tak wiele elementów, które powinniśmy podejmować, o których powinniśmy i warto byłoby o nich mówić. A więc po pierwsze to jest sprawa definicji tożsamości. Otóż każda dyscyplina, subdyscyplina stara się za wszelką cenę stworzyć własną definicję, patrząc na kryteria i elementy i intencje, jakie przyświecają definiowaniu akurat tej tożsamości. Drugie to są wymiary, kategorie i rodzaje tożsamości. Z racji tego, że proponuje się różne definicje tożsamości, to sprawia, że na tym tle rodzą się nam różne rodzaje tożsamości. Pytanie kolejne, co składa się na tożsamość? Jakie czynniki o niej decydują i jakie są różnice w podejściu do tych czynników tożsamości w różnych dyscyplinach, w różnych kategorie. Wreszcie pytanie bardzo praktyczne, ale także niezwykle ważne pytanie badawcze. Jaką rolę spełnia tożsamość w życiu jednostki, w życiu społeczeństwa? Mnie tu szczególnie interesowała tożsamość regionalna i tożsamość narodowa, ale dzisiaj przecież już mamy sytuację taką, że mamy z tożsamością ponadnarodową, ale więc państwową. W wielu krajach tam główny akcent się na nią kładzie, ale to, co lansuje pan profesor Nikitorowicz, to tożsamość ta ponadnarodowa w formie, jak nazywający tożsamością europejską czy wielokulturową. No i teraz jest pytanie, czy możemy i funkcjonujemy w jednej tożsamości, czy funkcjonujemy w wielu tożsamościach. Kiedyś, proszę Państwa, kiedy ktoś próbował zmienić tożsamość, to był uważany za zdrajcę narodowego. Był wyklinany z rodu, źle o nim mówiono w rodzinie, no i wchodził jako czarna owca na karty historii. Dzisiaj spotykamy się z sytuacjami w rodzinie, że ktoś po prostu zmienia swoją narodowość, zmienia tożsamość i patrzymy na to zupełnie inaczej, bowiem te relacje, jakie w których my uczestniczymy, doprowadziły do tego, że wszyscy uznajemy, że przy tej wymianie, przy tej ruchliwości, swobodzie wyrażania poglądów mamy prawo do czucia się w różnych momentach i w różnych sytuacjach, nie tylko w jednym kontekście, a możemy po prostu przyjmować różne tożsamości i w tym nie tylko jedną tożsamość narodową, ale możemy funkcjonować w tożsamościach różnych szczebli, różnych poziomów. Nie będę tutaj rozwijał tych definicji, wątków takich podstawowych, ponieważ one w Państwa kręgu są dobrze znane, ale zwróćmy tylko uwagę, że na takim naszym portalu, który na Onecie, po prostu wyliczono, w jakim odniesieniu mogą być realizowane tożsamości. I tutaj na tym polu zielonym mamy po prostu ich wymienionych kilka, a łącznie tam się mówi, że to powoduje, że można wyliczyć 66
definicji tożsamości i kontekstów tożsamości, do której się one odnoszą. To sprawia, że dyskusja i próba uchwycenia jakichś ogólnych tendencji jest niezwykle bardzo trudna, a to z tego powodu, że no właśnie tak mamy wiele różnych odniesień. Na tym tle pojawiają się nie tylko, że różne definicje, ale modele budowania tych definicji, perspektywy, z których te definicje są określane, poziomy definicji tożsamości, statusy tożsamości, a więc jest charakterystyki tożsamości. Jest tego wszystkiego bardzo dużo. Ja tylko tak dla przykładu na takim najbardziej popularnym modelu tożsamości Robinsa. Otóż na przykład psychologowie lansują niezwykle mocno model zdrowia. Otóż, że po prostu w ogóle tak jak jest psychologia rozwojowa i po prostu w różnych etapach życia no, charakteryzujemy się różnymi cechami, to tak to dorastanie, dojrzewanie powoduje, że nasza wiedza, umiejętności, interpretacja świata, wszystkiego co nas otacza, powoduje, że inaczej też patrzymy, inaczej rozumiemy pewne kategorie. Natomiast Goffman czy Anthony Giddens z kolei powiadają, że nie to, jacy my tak naprawdę jesteśmy, to tak najbardziej zależy, w jakim kręgu my się ludzi obracamy, czy to są osoby znaczące i jakie nam przychodzi grać rolę w tym otoczeniu. I to decyduje właśnie o tej naszej tożsamości. I to jak gdyby już z góry narzuca, że bycie w różnych sytuacjach sprawia, że nasza tożsamość będzie się zmieniała. No, model światopoglądowy, który w sobie zawiera strasznie dużo elementów, dlatego że on i odnosi się i do wartości kulturowych. Z tego już wynika tożsamość kulturowa. Mamy tożsamość historyczną, mamy etos, który do tych kategorii jest również zaliczany. I to są tutaj twórcy tego modelu światopoglądowego, Lukman i Berger. No i mamy do tego proponowany jeszcze model Kozieleckiego, polskiego filozofa logika, który mówi o modelu egologicznym, który mówi tak naprawdę tożsamość zależy od naszej samowiedzy o sobie. I on jest zbliżony, proszę Państwa, troszeczkę do tego modelu Eriksona, do dorastania, że w miarę naszego życia po prostu i Kozielecki, i Obuchowski mówią, że my inaczej interpretujemy, inaczej podchodzimy do różnych faktów, do różne znaczenie, inaczej je postrzegamy. Więc tych modeli jest bardzo dużo, w publikacji będzie więcej. Natomiast chciałbym się odwołać do bardzo ważnej, do której patrzyliśmy i patrzyłem w tych naszych badaniach, jaki poziom reprezentuje tożsamości młodzież. I tutaj do statusu Marcilli się odwołuje. Otóż on zaproponował taką tożsamość osiągniętą, tożsamość nadaną, tożsamość moratoryjną i tożsamość rozproszoną. W ocenie takiej najbardziej wartościową jest ta tożsamość osiągnięta. Czyli to coś, co do, taka to forma tożsamości, taka postać, do której dochodzimy własną pracą, własnym wysiłkiem, trudem, ale i doświadczeniem. Po prostu, że to dzięki doświadczeniu, staraniu się pogłębiania wiedzy o społeczeństwie, o środowisku, o ludziach, to po prostu dochodzimy do bardzo wysokiego poziomu i ona w hierarchii tej wartości jest najwyżej oceniana. Dalej mamy tożsamość nadaną i to jest taka forma tożsamości, kiedy ktoś naśladuje innych. Tutaj nasza polska pedeutolożka Henryka Kwiatkowska no, prowadziła badania, jak wygląda ta tożsamość wśród nauczycieli. Proszę Państwa, się okazało, że tożsamość nadana
to jest 48%, natomiast tożsamość ta, proszę Państwa, osiągnięciowa, to było tylko 48% już. I teraz jest pytanie, jakie stawiają studenci praktyczni. To czy ta gorsza jest? Ja mówię, no dobrze jest, jeśli po prostu ktoś nie ma własnej koncepcji, ale odwołuje się do dobrych, rozsądnych wzorów. To ma szansę, że kiedyś po prostu dzięki własnej pracy i wysiłkowi przejdzie na ten wyższy poziom. Jest, proszę Państwa, jest tożsamość moratoryjna. To ja ją tak określam, że to jest taka tożsamość, że stoimy na rozdrożu drogi i nie bardzo wiemy, jaką wybrać drogę. I prawnicy mają na to swoje określenie, że potrzebny jest czas, potrzebny jest moratorium, żeby dojrzeć, zrozumieć i wybrać tą właściwą drogę. No i jednostki mają kłopot w życiu, dlatego że one nie wiedzą, co wybrać. Czy angażować się na przykład w pracę w zespole, czy raczej patrzeć, kibicować tylko temu zespołowi. No w zespole, kiedy się pracuje, to nie chcielibyśmy mieć kibiców, tylko wolelibyśmy mieć wszystkich, którzy będą razem pracowali. No i proszę Państwa, tożsamość rozproszona, to jest wynikły. Wśród nauczycieli było to zaledwie 4%, no i to dobrze, że to tylko 4% osób, które są zagubione, które po prostu nie wiedzą, co one właściwie w życiu powinny robić, nie mają absolutnie ani żadnego planu, ani koncepcji życiowej. I tego również szukaliśmy w tych naszych planach życiowych, jak to wygląda. No proszę Państwa, profesor Niki Torowicz tutaj podał kilkanaście tych klasyfikacji tożsamości. Wprowadził nową kategorię, którą wykorzystaliśmy tutaj w naszych badaniach. Mianowicie tożsamość ludzi pogranicza. Ponieważ od lat się tym pograniczami zajmuje, to tutaj jak gdyby stawia taką tezę, że ludzie na pograniczu mają troszeczkę inną tożsamość, że ona jest uzależniona od tego potencjału społeczno-ekonomicznego, od historii, od tradycji i od wielu, wielu jeszcze innych czynników. Myślę, że ta koncepcja jest dość interesująca, ale myśmy do swoich badań wykorzystali koncepcję profesora Lewowickiego, mianowicie teorię zachowań tożsamościowych. Nie tylko kto jaką reprezentuje tożsamość, tylko jak się zachowuje, że te zachowania tożsamościowe są tutaj ważne. No proszę Państwa, tożsamość wzrasta, nabywamy doświadczeń, stąd to można mówić o poziomach tożsamości, to na tym diagramie pokazuje, że można to powiedzieć tak, jak rzucamy kamień do wody i wokół się rozchodzą kręgi coraz to dalej, coraz to dalej, to tak samo jest z naszą tożsamością. Że najpierw to jest ta wiedza o tym moim środowisku, tej wiosce, tym miasteczku, dorastamy, nabywamy wiedzy, co w moim powiecie, województwie, kraju i to jest już tożsamość lokalna, kiedy dowiaduje się, jaką grupą są Ślązacy, jaką grupą są górale, jaką grupą są Hanacy, to wtedy po prostu już mam świadomość, tożsamość etniczną. I może to przejść, że któregoś dnia mówię, że nie jestem tylko Ślązakiem, ale jestem Polakiem i rozumiem, że na polską narodowość czy na czeską narodowość mogą się składać te mniejsze grupy etniczne, historyczne i tak dalej. No i wreszcie, proszę Państwa, sytuacja nowa w krajach, w których po prostu w wyniku migracji doszło do tego, że są to państwa, gdzie są liczne grupy narodowe, że chyba Stany Zjednoczone mają 180 grup narodowościowych, w Rosji jest 140 grup narodowościowych, dzisiaj kiedyś było jeszcze więcej i tam powstaje problem. Myśmy w Polsce taki problem już mieli
w okresie międzywojennym, bo 33% polskiego społeczeństwa nie mówiło na co dzień po polsku i nie utożsamiało się z Polską jako narodem, tylko utożsamiało się z polskim państwem. I wtedy po prostu podjęliśmy, że trzeba zmienić koncepcję wychowania i trzeba mówić o patriotyzmie państwowym i tożsamości państwowej. Natomiast w dzisiejszym świecie, kiedy współpracujemy, kiedy po prostu ta flaga narodowa, ona nie jest już tak ważna, bo nie chcemy innych poniżać, to dzisiaj powstała koncepcja tożsamości ponadnarodowych. No i proszę Państwa, na pytanie, jakie są inne kierunki, to myślę, że po prostu ten etap jak gdyby jest czymś, w czym będziemy funkcjonowali chyba przez wiele lat. Proszę Państwa, pytanie, dlaczego ta tożsamość jest ważna, dlaczego warto wiedzieć, kim jesteś? Otóż ja też mówię zawsze, że dobrze jest, jak człowiek rano wstanie, przygląda się do lustra, patrzy i potrafi sobie dać odpowiedź na pytanie, kim jestem w sensie ludzkim, w sensie zawodowym, w sensie po prostu takim profesjonalnym i tak dalej. Co składa się na tożsamość narodową, jakie czynniki? Otóż tutaj wiele poglądów, wielu autorów różne rzeczy jak gdyby wysuwają, ale jest takich kilka, o których warto powiedzieć. Mianowicie to najpierw musi być, że każdy sam o sobie, jak Kozielecki i jak psychologowie mówią, samoświadomość, że każdy sam sobie musi umieć odpowiedzieć, kim ja jestem. Dalej to wchodzą symbole narodowe, świadomość wspólnoty terytorialnej, wspólnoty dziejów, co chciałbym zrobić dla tej wspólnoty, język, kultura narodowa, więzy krwi, czyli po prostu to jest świadomość, że mieliśmy wspólnych przodków, wspólne korzenie, religia, tutaj religia w niektórych przypadkach może mieć duże znaczenie. Wreszcie, jaka jest więź emocjonalna, jak to wygląda. No i proszę Państwa, w naszych badaniach postanowiliśmy postawić pytanie takie, no, jak deklarują swoje związki emocjonalne uczniowie i studenci z miejscowością, z regionem, z Polską. Dlaczego takie pytanie postawiliśmy? I dlatego, że kiedy i Polska, i Czechy chciały wstąpić do Unii i inne kraje Europy Środkowej, to wtedy wielu polityków podnosiło, że zatracimy świadomość, że po prostu młodzież zechce wszystko wyjechać za granicę i tak dalej. Więc stąd to po prostu ten wątek podjęliśmy znowu. Czy młodzież czuje się związana ze swoją miejscowością, czy czuje się związana z regionem? No i proszę Państwa, na tym diagramie mamy kolorem zielonym, a kolorem tym no, ceglastym takim uczniowie. Otóż studenci są bardziej przywiązani do swojej miejscowości, w której mieszkają. No i to jest różnica 12% prawie. Natomiast tutaj to zdecydowanie tak i raczej tak. No, widzimy, że 70% studentów jest związana z miejscowością i jest to procent większy nieco niż w przypadku uczniów. Dlaczego są związani z miejscowością? Króciuteńko, potocznie mówią, bo kocham miejscowość, bo to jest moja miejscowość rodzinna, mam tu znajomość, przyjaciół, tu jest mój dom rodzinny, tu się wychowałem, tu się urodziłem. Dalej ten wątek historyczny jest, proszę Państwa. Jeśli chodzi o region, to proszę Państwa jest rzecz zaskakująca, że z regionem jest związek i studentów, i uczniów nieco wyższy tam był, a tutaj o 2-3% ten związek jest niższy. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jest mniejsza wiedza wśród uczniów. Studenci już obracają się w szerszym kręgu i ta różnica jest większa. No, pytanie zasadnicze dla tych naszych badań, kim się kto czuje.
76% powiedziało uczniów, że czuje się Polakami, 75% studentów i kategoria ta nowa, kategoria ponadnarodowa. 6% i 0,2% Europejczykami, 8% i 0,9% obywatelami świata. W stosunku do tych badań z roku 1997 okazało się, że tam ten wskaźnik był troszkę wyższy, były te różnice, ale te różnice są naprawdę niewielkie i one są wśród uczniów. No i teraz, proszę Państwa, istotna sprawa. Jeśli ktoś czuje się związany ze swoją miejscowością, czuje się związany z regionem i pisze, że kocha, no to powinien pozostać w Polsce, bo tak to się na ogół tradycyjnie rozumiało, że patriota nie powinien opuszczać. No i proszę Państwa, po 2004 roku to nasi politycy, no kiedy wyjechało bardzo dużo młodzieży, no to po prostu mówili o złym wychowaniu, mówili właśnie, że coś trzeba zrobić, że trzeba no, przyrost naturalny zwiększyć. Jak gdyby nie ma świadomości, że to, że ktoś wyjechał za granicę, wcale nie musi przestać być Polakiem. Jest 20 milionów Polaków, którzy mieszkają za granicą i oni się czują ciągle Polakami. Nie biorą władze często pod uwagę tego, że doświadczenia nabyte i kiedy wrócą, mogą być bardzo korzystne dla kraju, dla samej jednostki. No i jeszcze jest czynnik ekonomiczny, ale za to już jest władza odpowiedzialna, że jeśli nie ma miejsc pracy, jeśli młodzi nie mają warunków, to dlatego po prostu taki procent chce wyjeżdżać. I proszę Państwa, ten diagram, ta tabela, no jest bardzo niekorzystna, bo tylko 48% uczniów szkół średnich chce zostać w kraju. Natomiast bardzo duży procent, 35%, mówi, że trudno powiedzieć. Od takiego banalnego stwierdzenia, bo no nie wiadomo, jak się życie potoczy, co życie przyniesie, aż po prostu na odpowiedź taką, tu nie ma pracy, tu nie mam szans na swój rozwój, dlatego nie wiem, jakie podejmę kroki. Studenci w większym procencie chcą pozostać, ale to jest też zaledwie, proszę Państwa, 61%, więc jednak bardzo duży procent chce wyjechać. Proszę Państwa, to na tym najlepiej widać w diagramie, że jak ci, którzy mówią, że czują się Polakami i ci, którzy mają zamiar pozostać w Polsce. Czerwonym kolorem jest, kto mówi, że mam polską tożsamość, a niebieskim, kto chce pozostać w Polsce. Na drugim diagramie studenci więcej chce pozostać w Polsce, niż czuje się Polakami. No, proszę Państwa, to jest dla badacza bardzo ciekawe, jak to, z czego się to bierze, to zostawiam do dyskusji. Proszę Państwa, badaliśmy również, jakie wartości mają znaczenie dla tożsamości zbiorowej, dla tożsamości indywidualnej. Okazało się to, o czym już pani Nowak mówiła, że no bardzo niekorzystnie wypadła religia na tym tle w przypadku tożsamości zbiorowej, bo ten wskaźnik obok udziału w życiu politycznym okazał się, że no dla młodzieży nie jest najważniejszy. Natomiast bardzo wysoko wypadło szacunek innych ludzi, ale to dla indywidualnie, nie dla tożsamości zbiorowej, tylko indywidualnie. Praca zawodowa, wolność głoszenia własnych poglądów, a więc widzenie perspektywy własnej, a nie perspektywy takiej. I wnioski. No proszę Państwa, w badanej grupie wystąpiły różne rodzaje tożsamości i zarówno ta narodowa, tożsamość regionalna. Proszę Państwa, mieliśmy próbnik, w którym aż 18% młodzieży napisała się, że czuje Ślązakami, a tylko 4% studentów, które studenci reprezentowali już, proszę Państwa, prawie że całe
województwo, a jednak ten wskaźnik był o wiele mniejszy. Ale odpowiedź jest prosta. Studenci już są z różnych powiatów, z różnych miejscowości, natomiast Prudnik miał w roku 1945 aż 70% mieszkańców tych etnicznych. No i nie należy się dziwić, że ta tradycja, świadomość istnieje, że oni wybrali opcję śląską, kiedy tylko zaistniała nawet w spisie narodowym, jak również w tych badaniach. No proszę Państwa, wzrósł troszeczkę ten procent, którzy czują się obywatelami Europy. No wzrósł bardziej ten wskaźnik, czuje się obywatelem świata. Ale proszę Państwa, można by powiedzieć, że to może jest raczej tak, że chce się pokazać, że ja jestem taki otwarty, że jestem taka otwarta, że po prostu kulturowo, że ja mogę funkcjonować wszędzie, wszystkich też przyjmę do swego domu, aczkolwiek to w innych miejscach niedokładnie wypada. Wnioski dla władz badań. Otóż to, że tak duży procent młodzieży chce wyjeżdżać ze swoich miejscowości, chce wyjeżdżać i opuszczać swój kraj, to po prostu jest zadanie dla władz. To władze powinny zadbać o to, że służba zdrowia, komunikacja, możliwości zdobycia wykształcenia były realne i możliwe, żeby stwarzały szanse rozwoju jednostki. To tyle, jeśli chodzi o tę kwestię. Proszę Państwa, znajdziecie Państwo w książce, która będzie za parę dni. Wszyscy otrzymacie, będziecie mieli dostęp do formy e-booku, a po prostu biblioteki wszystkich ośrodków od nas otrzymają. A na zakończenie jeszcze powiem o jednej sprawie. Dziękuję bardzo i przepraszam za przedłużenie. Bardzo dziękujemy panie profesorze za tą ciekawą wypowiedź. Pan profesor wspomniał o tożsamości ludzi pogranicza. Myślę, że tą tożsamość najlepiej chyba charakteryzują te słowa Syska semi po tobie Czechu i ja za tobą Polaku, jakie pojawiły się w czasie pandemii. Na zakończenie naszej konferencji prosiłbym o zabranie głosu pana Martina Czernka i Michaela Hańca, którzy przedstawią problemy tożsamości mieszkańców czesko-polskiego pogranicza w euroregionie Beskidy. Pan Martin Czernek był osobą, która po stronie czeskiej odpowiadała za prowadzenie tego projektu. Jest adiunktem w Katedrze Ekonomii, Biznesu i Prawa Uniwersytetu Trigo w Chawierzowie. Natomiast pan Michael Heinz był osobą, która pracuje w Uniwersytecie w Trigo przy rozpatrywaniu wniosków akredytacyjnych i jest równocześnie asystentem tejże szkoły. Bardzo proszę o zabranie głosu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem rád, že vás mohu opět po dalším čase pozdravit v rámci našeho společného projektu Interreg, který realizuje naše vysoká škola Prigo a vaše vyšší škola zarządzania i administrace v Opolu. Doposud jsme obě školy, myslím, spokojeni s vývojem naší spolupráce. Jedná se v podstatě o už třetí společný projekt Interreg, čili mám rovněž povinnost a mělou povinnost vyřídit pozdrav naší paní rektorky, docentky Machové. Vážené kolegyně, vážení kolegové, můj poslední příspěvek, moje prezentace se zabývá problémem identity obyvatel česko-polského pohraničí právě v našem společném euroregionu Beskydy. Čili proto, abychom nějakým způsobem adekvátně vytvořili tento příspěvek, tuto studii, samozřejmě zabýváme se identitou nebo analýzou
problémem, pojmem, východiskem vztahy identity jako z pohledu etnografického, etymologického, semantického, pochopitelně axiologického, společenského, psychosociálního i sociokulturního. Jo? Čili v tomto kontextu jsme pojali tento problém, tento sociokulturní společenský jev. Samozřejmě bavíme se o tom, že zkoumáme tento problém vnímání identity ve smyslu lokálního, regionálního, národního i státního. Pochopitelně, že tyto aspekty jsou podloženy empirickým dotazníkovým šetřením, které mapuje problematiku percepce vnímání identity zkoumaného výzkumného souboru obyvatel česko-polského pohraničí. Pochopitelně, že v rámci naší studie sepsání tohoto článku i prezentace ty příčiny zkoumaného problému, nebo řekněme, jak jsem zmiňoval jevu, zabývali jsme se problémem identity jednak po roce 1990, jo, čili po takzvané sametové revoluci, pak samozřejmě identitou našich obyvatel po roce 1993, to znamená v době, kdy se Česká republika osamostatnila, už jsme nebyli Československo, ale Česká republika. Pak samozřejmě velmi významné zkoumání, vnímání identity po vstupu naší země, ale samozřejmě i Polska do Evropské unie a s tím souvisejícího schengenského prostoru. A samozřejmě i identita obyvatel v příhraničních oblastech, konkrétně Česko-Polska. Proto, abychom nějakým způsobem adekvátně vytvořili tento příspěvek, tak samozřejmě vycházeli jsme jednak z dosavadně publikovaných kvalifikačních prací na úrovni bakalářských, magisterských, ale i doktorských. Tyto práce pochopitelně se zabývaly různé pohledy v kontextu regionálních identit, percepce regionálních identit obyvatel různých oblastí, měst, obcí, Moravskoslezského kraje, vnímáním národní identity české mladé generace, vliv výchovy na utváření vnímání těch kulturní identity, národní identity současné mladé generace Čechů, obyvatel Těšínska a tak dále. Jo. Čili to byl jeden z hlavních zdrojů vytvoření tohoto příspěvku. Pak samozřejmě existující dosavadní ukončené, ale i realizující se výzkumné studie, například cíťová spolupráce v Euregionu Glacensis, pak samozřejmě projekt nebo program v rámci grantové agentury České republiky právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice, opět podpora aplikovaného výzkumu z vývoje národní identity a kulturní identity, a pak samozřejmě projekt Velký historický atlas Českého Slezska, opět ve spolupráci Ostravské univerzity, společnosti Accendo a Národního muzea Těšínska. Pochopitelně ta hlavní stěžení literatura, která se týká formování, uchopení problému identity v kontextu Moravskoslezského kraje a Těšínska, samozřejmě česko-polská etnická hranice, vědomyslecké identity, jsou tady velmi významné, řekněme, publikace našich odborníků, regionální identita obyvatel pohraničí, Poláci na Těšínsku jako studijní materiál a tak dále. Jo. Čili tohle to byl velmi významný zdroj pro vytvoření tohoto, řekněme, nového příspěvku, pochopitelně. V rámci vytvoření výzkumných otázek jsme používali výzkumné otázky ve smyslu rešerše, v čem a jak mladí lidé, vysokoškolskí studenti vyjadřují svoji národní identitu, s čím ji mají zejména spojenou, na základě čeho se mladí lidé identifikují se svou národní identitou, jaký význam připisují národní identitě ve svém osobním životě, jaký vliv má konkrétně například náboženství na formování národní identity, jakým způsobem se angažují mladí lidé v kontextu veřejných věcí, politiky, co oni soudí a tak dále. A pochopitelně, zdali je vědomí národní identity jiné u studentů, kteří absolvovali studijní pobyt v zahraničí, například přes program Erasmus. No, čili tohle to bylo stěžejní východiska pro stanovení výzkumných otázek.
Samozřejmě my v kontextu identity vnímáme, řekněme, je to určitě sociokulturní a společenský jev, čili jedná se o subjektivní, individuální prožívání toho, čím jedinec je, za koho se považuje, čili prožívání vlastní autenticity, jedinečnosti a konzistentnosti v čase a prostoru. Čili tady už z toho přístupu nějakým způsobem to evokuje určité neformální rozdělení v kontextu identity my a oni, jo, například. Pochopitelně v rámci zkoumání identity jako, řekněme, sociokulturního, psychosociálního, ale subjektivního jevu vnímáme identitu ve smyslu otázek, kdo jsme, kam patříme, čím se stává vědomím sociální s určitou sociální skupinou, rodinou, etnikem, náboženským společenstvím, společenskou třídou, názorově blízkou skupinou a tak dále. No, čili v kontextu, řekněme, určitého axiologického problému národní identita je pochopitelně všeobecně vnímána jako určená historickým územím, legislativou, politickou komunitou, kulturou a ideologií. Čili v rámci našeho výzkumu, metodiky výzkumu, jsou to informace, které ještě asi nezazněly úplně. Hlavní nebo respondenti našeho výzkumu byli studenti středních a vysokých a vyšších odborných škol, celkem 454 žen a 96 mužů. Sběr a analýza dat proběhla v rozmezí únoru až červnu 2020. Dotazníkové šetření se skládalo celkem ze 44 otázek, včetně anamnestických na obou stranách vlastně hranice. Samozřejmě v kontextu zpracování toho tématu identita obyvatel Českopolského pohraničí jsme vybrali pouze ty obsahově axiologicky významné otázky. Analýza dat byla zpracována pomocí statického programu STAT Plus verze 6.9.1.0. Čili pokud přejdu volně, prosím vás, k výsledkům vybraných, řekněme, dat, informací, grafů, tak prosím vás, graf číslo 1 zachycuje národnosti rozpoložení rozložení studentů, respondentů, to znamená pochopitelně 97% dotazaných uvedlo, že mají českou národnost, pouze 1,1% se hlásí k polské národnosti. Pod uvedením jiná, 2%, prosím vás, dotazování oficiálně se hlásili ke národnosti slovenské a ruské. Otázka číslo, nebo graf číslo 2, patří mezi takové ty, asi řekněme, stěžení otázky, které se týká problematiky identity, kým se cítí být naši respondenti především. Tak pochopitelně tady už jsou trošičku odlišné informace, nebo spíše data. Z těch níže uvedených výsledků je možné vnímat, že 4,17% dotázaných respondentů vnímá jinou sexualitu, než jsou nabízené možnosti. Necítí se ani Čechem, ani obyvatelem světa, ani Evropanem, ani Polákem, ani Němcem, ale někým jiným. Pokud jsme se zaměřili na to s uvedeným vyjádření ve smyslu ve smyslu někým jiným uváděli, že se cítí být Moraváky, Čechoslováky, Slováky nebo Baleky dokonce. Graf číslo 3 prezentuje míru emočního vztahu respondentů s regionem krajem svého bydliště. Zde byla použita po určité úpravě tzv. Likertova škála, seřazená dle míry významnosti postojů respondentů. Z toho grafu je patrné, že necelých 46% respondentů uvádí, že se cítí emočně propojení s regionem krajem svého bydliště. Nejčastější důvody tohoto, řekněme, propojení se s tím regionem respondenti uvádějí například blízkost své rodiny, přátel, blízkých, krása a atraktivita okolní krajiny, možnost pracovních příležitostí, známost prostředí, absence obecně potřeby žít někde jinde. Samozřejmě v těch výpovědích byl tady i přítomný duch vlastenecké, řekněme, příslušnosti k českému národu. Graf číslo 4 prosím vás prezentuje rozložení respondentů, kteří mají v euroregionu
Beskydy svá oblíbená místa, které rádi navštěvují. Čili z toho grafu je patrné, že téměř polovina dotázaných uvedla, že v tomto regionu oblíbená místa paradoxně nemají. Ti, kteří uváděli, že mají oblíbená místa, tak uvádějí, že se většinou se jedná o vrcholy a pohoří Moravskoslezských Beskyd. Konkrétně Lysá hora, Pustrny, Smrk, Travny, Čeladná, Prašivá, Hochvaldy, Javorovy a tak dále. Graf číslo 5, prosím vás, se týká známých osobností, kterých si respondenti v Eurogenu Beskydy váží, cení. Tady prosím vás, více než 77% dotázaných uvádí, že žádné takové osobnosti s tímto regionem spojené nemají. Ta třetinová odpověď respondentů přece jenom, o jaké osobnosti se jedná, tak jsou tady osobnosti typu písničkář Jaromír Nohavica, hudební skladatel je Leo Ženáček, známý psycholog Sigmund Freud, muzikant Richard Krajčo, je tady spisovatel a básník Petr Bezruč, zpěvačka Věra Špinárová, čili a tak dále, pochopitelně. Záměrně to uvádím ve smyslu četnosti těchto osob. Samozřejmě s těmi výsledky měli respondenti spojené například, že uvádějí rodinu, přátelé a kamarády. Graf číslo 6 prezentuje zvyky a tradice, kterých si respondenti v našem regionu obzvlášť cení a váží. Více než 85%, což je patrné z toho grafu, uvádí mezi tyto tradice lidové tance a písně, poutě, kulturní akce, vánoční trhy, skanzeny, samozřejmě zabíjačky. Taky tam uvádějí poměrně často polská kuchyně, známý etnografický festival Gorol, Slezské dny a celkové udržování zvyků a tradic. Graf číslo 7, prosím vás, se ptá na, řekněme, poněkud citlivější oblast, a to je, zda by respondenti přijali do své rodiny osobu náležející k jiné národnosti. Nejčastější nebo nejčetnější národnosti, kterou pochopitelně zde respondenti přijali, je recipročně Čech, dále Slovák, Němci a Poláci. Ukrajinci, Rusy a Romové jsou minimálním zastoupením. Mezi národnosti, které byly mimo nabízené možnosti, respondenti uváděli například Američana, Brita, Francouze, Itala či Španěla. Velmi často se zde objevovala i odpověď kohokoliv slušného a poctivého, což samozřejmě může být vnímáno jako pozitivní odpověď v kontextu národní identity. Graf číslo 8, který byl významný pro naše zkoumání a téma, prezentuje do názoru respondentů typické vlastnosti a rysy polských sousedů. Necelých 70% respondentů nevnímá žádné zvláštní či typické rysy Poláku. Mezi typické rysy a vlastnosti polských sousedů z toho, co bylo prezentováno, patří podle četnosti vlastenectví, silně věřící, dobří obchodníci, přátelští, komunikativní, pracovití, hrdí na svůj národ, anebo také hluční. Takovým způsobem vnímali respondenti naše polské sousedy. Stejná otázka samozřejmě je zachycena, podobná otázka zachycena v grafu číslo 9. Jedná se o určitě sebereflexivní názor respondentů týkající se zvláštních vlastností rysů Čechů. Z těch 64% dotázaných nevnímají opět žádné zvláštní typické vlastnosti. Zbyla 1/3 respondentů, necelých 36%, vnímají jako typické vlastnosti Čechů a rysy opět dle četnosti. Češi si často stěžují, jsou závistiví, jsou ateisté, pivaři, nosí ponožky v sandálech, jsou většině nespokojení, na druhou stranu jsou zruční, přizpůsobiví, nepřející, vychytralí, xenofobní, ale i přátelští.
Jo, čili z těch vlastností psychosociálních je tady pestrá paleta vlastností a rysů. Čili v kontextu tohoto, těchto otázek a tohoto tématu ve srovnání s oficiálně uvedenou národností respondentů, to znamená necelých 97%, je zajímavé porovnat vnímání té osobní srovnáležitosti, té identity, spíše v té oblasti regionální. Na otázku, kým se respondenti cítí opravdu být, se pouze nebo typicky české identitě hlásí necelých 85%. Což když porovnáme s uvedením české národnosti 94%, tak přece jenom je to trošičku rozdíl. Emocionální vazba na region krajského bydliště je poněkud vlážnější. Pouze 45% dotázaných uvádí pozitivní vztah spíše ano, a necelých 28% rozhodně ano. Vzhledem ke geografické poloze a rozmanitosti euroregionu Beskydy, více než polovina dotázaných zde nemá svá oblíbená místa, která by nějakým způsobem pravidelně navštěvovala. Oblast známých osobností, kterých si dotazování cení a váží, to znamená téměř 80% uvádí, že žádné takové osobnosti s tímto regionem spojené nemají. Což je samozřejmě, neříkám, že to je smutné nebo dobré nebo pozitivní, to se zřejmě nehodnotí, je to prostě fakt. A samozřejmě s tím souvisí i výpověď, že přes 85% dotazovaných nezhledává v tomto euroregionu žádné zajímavé zvyky či tradice. Tady prosím vás, stejně jak zmínil pan doktor Kurek, velmi zajímavý je, když propukla pandemie COVID-19 na jaře tohoto roku, tak de facto 2 týdny po uzavření hranic Česko-Polských republik kolegové polští aktivisté na straně Visly vyvěsí transparent česky stýská se po tobě Čechů. Na druhý den na to reciprocně česká strana vyvěsila transparent i já za tobou Polaku. Čili tohle z mého pohledu minimálně se mi zdá jako velmi sympatické v rámci nějaké česko-polské spolupráce, integrace a tak dále. Takže já osobně to vnímám minimálně tohle gesto jako velmi příjemné a chvályhodné. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za pozornost. Pokud jsou nějaké dotazy, jsem plně k dispozici vašim otázkám. Serdecznie dziękujemy. Natomiast rozpoczynając naszą konferencję, nasze dzisiejsze spotkanie, mieliśmy kłopoty natury technicznej i to po obu stronach naszego pogranicza. Spowodowało to między innymi także nasze opóźnienie w zakończeniu konferencji, za które w imieniu organizatorów serdecznie jeszcze raz przepraszamy. I prosiłbym na zakończenie naszego spotkania zabranie głosu pana profesora Zenona Jasińskiego, kierownika projektu. Bardzo prosimy, panie profesorze. Zanim spróbuję podsumować konferencję, to właśnie w związku z tymi trudnościami, jakie były, bo na początku konferencji akurat miał pan profesor Niki Torowicz i pan profesor Tadeusz Siwek z Uniwersytetu Ostrawskiego, którzy byli recenzentami naszej książki. Jeśli pan profesor Tadeusz Siwy chciałby teraz zabrać głos, to bardzo proszę króciutko. Bardzo proszę, panie profesorze. Nie słyszymy. Mikrofon. A teraz? Mikrofon. Teraz? O, tak. Tak, teraz. No, więc nie udało mi się włączyć na samym początku, ale przynajmniej na końcu chciałbym wyrazić radość, że mogłem wysłuchać przez oryginalnych autorów przedstawione referaty, które miałem zaszczyt recenzować. Bardzo mi było miło. Czy jeszcze coś? Nie, dziękuję. W imieniu całego zespołu i naszego opolskiego i z Chawierzowa pięknie ci dziękujemy za recenzję, za korekty, one by nam się bardzo przydały. Proszę państwa, zbliżamy się do końca naszej konferencji.
Po pierwsze, pozwólcie Państwo, że nie będę próbował tutaj dokonywać podsumowań merytorycznych. Na to przyjdzie jeszcze czas, kiedy Państwo sami sięgniecie do tekstu książki, kiedy uda nam się po prostu część materiałów, których nie wykorzystaliśmy, tego materiału badawczego okazało się, że jest bardzo dużo. Chcemy wykorzystać w postaci artykułów. Są pisane prace magisterskie również na ten temat. Ukaże się również publikacja po stronie czeskiej, więc myślę, że w szerszej formie zgłębimy ten materiał badawczy, który udało nam się zgromadzić. Pragnę serdecznie podziękować stronie czeskiej i bardzo proszę panią rektor profesor Weronikę Nalepową o przyjęcie podziękowania z naszej strony, z mojej strony za to, że władze uczelni w Chawierzowie postanowiły kolejny raz z nami, z Opolską Uczelnią podjąć współpracę i że udało nam się z tego zadania dzięki wam wywiązać. Pragnę podziękować tutaj szczególnie panu doktorowi inżynierowi Martinowi Czernkowi, który był koordynatorem ze strony czeskiej, a także autorom, panu inżynierowi Borysowi Nawratilowi, pani profesor Chrystynie Klikowej, panu doktorowi Martinowi Murilowi za takie bardzo dogłębne podejście do tego tematu, że udało się państwu wywiązać ze wszystkich zadań, chociaż okres był bardzo trudny, no i przez długi okres czasu tylko i wyłącznie te telefoniczne kontakty, no i warsztaty też, to jednak to nie jest to samo, co można spotkać się i podyskutować dłużej. Dziękuję moim koleżankom i kolegom, pani dr Zenobi Nowak, pani dr Krystynie Łągowskiej-Marcinkowskiej, panu magistrowi Sławomirowi Hanulwiczowi i w sposób szczególny panu prodziekanowi Sławomirowi Śliwie za taką pomoc organizacyjną, techniczną w pracy nad projektem. No, czeka nas jeszcze oczywiście praca przygotowania raportu końcowego, upowszechnienia wyników badań. Tu chcę państwu powiedzieć o jednej rzeczy, że w poniedziałek mieliśmy spotkanie grupy takiej z sekcji pedagogiki i kultury i sekcji edukacji i edukacji międzykulturowej. Dyskutowaliśmy nad planem pracy sekcji i złożyłem w imieniu mojego zespołu propozycję udostępnienia tego, co nam się udało zrobić, a co mogło być wykorzystane i spopularyzowane w innych regionach Polski. A mianowicie podjęcia tematu badawczego właśnie tych przemian, jakie nastąpiły na polskich pograniczach po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Ja się bardzo cieszę, że na tym dzisiejszym spotkaniu są akurat przedstawiciele wszystkich ośrodków, które brały badania z Polski w latach 1994-98. Co dobrze rokuje, że takie badania byliśmy w stanie podjąć nie tylko w aspekcie poszczególnych euroregionów i wykorzystać środki euroregionu, ale że to jest taki temat, jak na sekcji, żeśmy sobie powiedzieli, stwarza warunki do tego, żeby był tematem do badań takich centralnie sterowanych, bądź to nawet, jeśli by podjąć z innych troszeczkę jeszcze perspektyw, a więc przemiany i warunki życia mieszkańców krajów Europy Środkowej po wstąpieniu do Unii Europejskiej, nawet jako takiego grantu ze środków unijnych, takiego dużego. My ze swojej strony chętnie podzielimy się to, co zrobiliśmy. Kompletnym wnioskiem projektu, narzędziami z badań. No, to, że była pandemia, to wypracowaliśmy formułę również
przeprowadzenia badań. Mianowicie uczniowie i studenci wypełniali ankiety w domu i ankiety po prostu przyjmowane były na serwerze prosto, nie trzeba było wprowadzać już ich dodatkowo, więc oszczędziliśmy tutaj bardzo dużo pracy, tym samym i środków. Więc jeśli ośrodki będą zainteresowane, to po prostu w poniedzieli jesteśmy w dyspozycji, bo jeśli któryś zechce ośrodek skorzystać ze środków unijnych, ze środków euroregionów, to do lutego jest termin składania wniosku, więc to w grudniu jeszcze do tego należałoby się zabrać. Pięknie dziękujemy za udział w konferencji. Ja bardzo dziękuję panu dyrektorowi Bartoszowi Kuświkowi, panu doktorowi Andrzejowi Kurkowi za prowadzenie konferencji. Przepraszamy za te techniczne rzeczy, ale tak, prowadzący każdy u siebie w domu, my tutaj ofiarnie na miejscu, ale to też sprzęt przenoszony w inne miejsce, okazuje się, że no, natura rzeczy martwych, więc też nie zawsze wszystko wychodzi. Pięknie Państwu dziękujemy w imieniu zespołu całego naszego i myślę i kolegów z Chawierzowa, czy jeszcze z Chawierzowa ktoś pragnie zabrać głos, to bardzo proszę na zakończenie. A tutaj cały zespół w komplecie, team i czeski, i polski. Ja co prawda nie jestem, natomiast chciałem podziękować wszystkim. Dziękuję za zaproszenie do prowadzenia tej wspaniałej konferencji. Dziękuję panu doktorowi Andrzejowi Kurkowi za współprowadzenie i życzę wszystkim wybrano. Dziękuję. Proszę Państwa, kiedy książki już będą, to do bibliotek, a na naszej stronie, ponieważ Wyższa Szkoła Zarządzania Administracji jest członkiem Federacji Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, także książka w ramach tego zostanie upowszechniona i będzie dostępna. Myślę, że w tej formie się Państwu bardzo przyda. Pięknie się kłaniamy wszyscy, wszystkiego dobrego i do spotkania na następny raz na organizowanych konferencjach. Dziękuję szczególnie tutaj Tadeuszowi i nie wspomniałem na początku profesorowi Juriowi Szczerbiakowi z Uniwersytetu w Tarnopolu. Jeszcze raz wszystkim się pięknie kłaniamy. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. 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 Dziękuję Wam. Nie będę rzucał się na szyję i ściskał, ale pięknie dziękuję. Dziękuję za pomoc tutaj.